Fortuna. Tak dla sportu. Bez ryzyka do 600 zł. Wejdź do świata gamingu. Sprawdź najlepszy sprzęt dla prawdziwych graczy. Wejdź na genesis-zone.com. Fortuna. Tak dla sportu. Bez ryzyka do 600 zł. Panie Szymonie, dupło. Koniec z treningami. Ale panie doktorze, ja potrzebuję adrenaliny. Na czczo dwie skrzynki Joker, po obiedzie jedno ulepszenie i na kolację skrzynka Vice. Proszę, to recepta. Plus 5% do depozytu z kodem HIGH. Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Arkadiusz Pan Pawłowski, kolejny odcinek Rundek. Dzisiaj naprawdę bardzo ciekawe zestawienie. Zazwyczaj piszecie mi: Pawłowski, poddymiaj, żeby się działo. Myślę, że dzisiaj Pawłowski nie będzie musiał poddymiać. Prawdopodobnie największy konflikt gali High League 2. Dwóch zawodników, którzy już wielokrotnie udowadniali swoją klasę, ale to zestawienie to coś naprawdę nowego, emocjonującego, potężnego. Panie i panowie, dzisiaj Denis Załęcki kontra Alan Kwieciński. To są moi goście. Witam serdecznie. Wszystkich. Dobry wieczór wszystkich. Witam wszystkich. Zawsze tak klasycznie, zanim zaczniemy, pytam, jak nastroje, jak się czujecie, panowie? Bardzo dobrze. Mogę się walki doczekać. Okej, okay, dobrze. No to dzisiaj będziecie mieli okazję wyjaśnić sobie bardzo wiele spraw. Ostatnie rundki były naprawdę bardzo emocjonujące. Wiele takich tematów, które może niekoniecznie zawodnicy chcieli poruszać, wyszło w eter. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Ja tylko wam oczywiście przypomnę, jak to działa. Trzy rundki. Pierwsza runda to są pytania ode mnie, zebrane głównie z waszych pytań z internetu. Druga runda to są pytania, które zawodnicy będą zadawać sobie nawzajem, czyli Alan 5 pytań dla Denisa, Denis 5 pytań dla Alana. I runda trzecia, czyli telefony od was, tam zawsze dzieje się najwięcej, więc mam nadzieję, że dzisiaj miło z nami spędzicie to półtorej czy dwie godziny. A oczywiście wszystkie drogi prowadzą do Krakowa. 5 lutego widzimy się w Tauron Arenie. Biletów już nie ma, więc o biletach mówił nie będę. Kto się nie załapał, bardzo mi przykro. Piszecie do High League, piszecie do mnie. Niestety już nie ma możliwości zdobyć biletów na galę. Możecie tylko i wyłącznie zakupić pay-per-view, do czego serdecznie was zachęcamy. Ogarniajcie pay-per-view. Możliwości jest bardzo dużo, bo możecie kupować z Reflinku, w sensie z takiego, mojego. Na przykład. Ale można też kupować ze zwykłego linka highlife.tv, możecie kupować z Reflinka waszego ulubionego zawodnika, influencera i tak dalej. Niektórzy zawodnicy mają jakiś cel, na który przeznaczają kasę z Reflinków. Na co przeznaczasz kasę? Na rehabilitację. Na dojście psychiczne mojego przeciwnika. Na rehabilitację ciężką. Ciężki stan będzie, na ujamie będzie leżał. Okej, okay, a ty na co przeznaczasz? Na chore dzieci. Okej, okay, w porządku. No. No to widzicie, jakby jest na kogo stawiać, jest od kogo kupować reflinki, ogarniać sobie dostęp w pay-per-view. Nie czekajcie na ostatnią minutę, to jest bardzo ważne, żeby po prostu dostać ten dostęp odpowiednio wcześniej i być spokojnym. Przypomnę też oczywiście, że zakłady na High League wyłącznie u naszego sponsora Fortuny. Jest to oficjalny bookmacher gali. Galę możesz obstawiać na stronie www.efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. A jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z oferty naszego sponsora Fortuny. Pierwszy zakład bez ryzyka do 600 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod High League. Możecie sprawdzić kursy na wszystkie pojedynki, a Fortuna to jedyny bookmacher na rynku, który ma ofertę High League. No i jeszcze na koniec słowem wstępu, oczywiście rundki sponsorowane są przez firmę Genesis, więc pozdrawiamy, zachęcam do tego, żebyście ogarniali najbardziej kompletna marka dla graczy.
A więc panie i panowie, myślę, że nie będziemy przedłużać, bo już czuję, ja czuję tę atmosferę. Zawsze są emocje, ale dzisiaj jakby ta atmosfera nieco bardziej zatęchła, można by po prostu napięcie przecinać nożem, więc zaczynamy, kochani, runda pierwsza. Wstajemy? Nie musicie. Na to przyjdzie czas w klatce. No nie ukrywam, że pytania będą bardzo podgryzające was, więc zacznijmy od samego początku. Zanim rozpocznę pytaniem, proszę o materiał filmowy numer jeden. Mam kurwa ja, bo się go nie boję. Ja się go nie boję. Nie boję się. Nie boję się. Nie boję się. Ale nie boję się. Ja się też jego się nie boję. Nie boję się go. Nie boję się, tym bardziej Czarka. Ja się nie boję. Wygra to wygra. To nie jest tak, że ja się boję albo coś. Możemy pociągnąć ten temat. Możemy... No właśnie, no to pociągnijmy ten temat. Pięknie tutaj zmontowane. Brawa dla ekipy. Przez was? Przez was? Brawa dla ekipy Heilig, tak? Fani sugerują, że mimo wszystko, mimo tych wszystkich zapewnień, jednak boisz się Denisa. Jak to jest? Jak to wygląda z tej perspektywy? Ja się nie boję. Mówię, sparowałem też z mocniejszymi rywalami od niego, choćby w WCA. I mówię, ja się go nie boję. Ja nie mam w tej walce nic do stracenia, absolutnie nic. Nie mam, wychodzę z czystą głową, zero presji. Wiadomo, jakiś stres mi będzie towarzyszył z tego względu, że to są emocje, tak? To są emocje, tu się będą kumulować, ale mówię, ja się nie boję, więc jestem pewien, bardzo mocno zapierdzielam do tej walki. Dzisiaj jeszcze byłem w górach rano, biegałem, fajny klimat. Zresztą to widzi, nie wiem, czy kto obserwuje mojego Instagrama, ten zobaczy. Więc mówię, no bardzo mocno zapierdzielam. No nie chcę, żeby było wstydu, więc mówię, bardzo mocno się przyłożyłem do tej walki. Bo rywal tego wymaga. Mówisz, że w WCA walczysz z lepszymi od Denisa? Jakieś nazwiska? Sparowałem. Tak, sparowałeś. No choćby nie, wcześniej, teraz mój okres główny przygotowawczy był we Wrocławiu, teraz jeszcze jadę na parę dni do Poznania, bo mam akurat blisko z Wrocławia, ale mówię, wcześniej nawet mówię na specz, choćby sparowałem z Danielem Janczukiem czy z Jurasem. Z Jurasem taki luźniejszy robiłem sparing, więc mówię, no fajnie też mi dali porobić. I co? No i cieszę się, że zresztą niedługo też wracam już na stałe do Warszawy, no i będę już nigdzie się już nie będę ruszał. Miałem swoje prywatne rzeczy, które musiałem pozałatwiać, tak więc wracam już na stałe do Warszawy, już się nie mogę doczekać i tam już będę szykował się do kolejnych walk. Okej, Denis, czy słysząc sparingi tak? To nie wszystko, nie? Inaczej jest na walce. Także tam w walce ze mną, także charakteru troszeczkę pewnie zabraknie. Pewnie od razu wsteczny i będziesz spierdala, byle mnie tylko zmęczyć. Zobaczymy. Zobaczymy. No właśnie, zdecydowałeś się na piąstkówki, czy jednak nie? Słucham, dalej będziesz krążył ten temat? No dalej będę drążył. No. Nie gadajmy już ciągle. Bo dziewczyny się nawet biły w piąstkówkach na pierwszej edycji. Spoko. Nie gadajmy Spoko. Ciągle o jednym i tym samym. Chciałem zapytać, czy takie nazwiska jak właśnie Omielańczuk, jak Juras, czy robi to na tobie wrażenie? Oczywiście sparingi to nie walka, ale czy w jakiś sposób boisz się, że może być na ciebie przygotowany? Na pewno będzie przygotowany kondycyjnie, tylko tym może mi w jakiś sposób tam zagrozić, jakby nie spierdala po całej klatce. Nazwiska, które wymienię, to są bardzo mocni zawodnicy. Stop, myślę, w MMA zawodników w Polsce. Także myślę, fajni zawodnicy, jeśli z nim sparuje fajnie, nauczy się przyjmować mocne ciosy, ale walce ze mną to troszeczkę będzie na pewno inaczej wyglądało. Okej. Okay. Na konferencji nie chciałeś rozwijać niektórych tematów, na przykład sytuacji z klubu, gdzie mówiłeś, że plułeś na rywala. Mhm. Teraz opowiedz o tym, rundki są właśnie od tego. To było parę lat temu. On był tam z pewną osobą, której nie mogę powiedzieć, z kim był, bo ktoś by sobie tego nie życzył. Bardzo brzydko się odzywał do dziewczyn. To były dziewczyny, które miały tam po 15-16 lat, mi się to nie podobało. Wyprosiłem go z klubu, wziąłem go za ucho, plułem na niego, coś tam się stawiał. Nie śmiej się, kurwa, z czego rżysz? Śmieszy cię, bo ci wstyd, czy jest, nie, czy co? Nic takiej, dobra, nie było tak na takiej sytuacji, bo to ludzie pisali, że siedziałeś, kurwa, najebany z Klaudią Stecową na loży, więc już mi pisali na to, że to kurwa coś się przyśpiło. Nie, to nie była ta impreza akurat. Mhm. No ja w żadnym klubie jeszcze nigdy nie byłem, oprócz A1, bo pamiętam tą imprezę, byłem w klubie A1, ale tak jak wcześniej mówiłem, jak ja chodzę na imprezę i rozkręcam imprezę, to jest moja praca. Ja idę a do pracy, mówi, nie że rozkręcałeś tą imprezę? Nie idę po to, żeby tam się najebać czy cokolwiek innego zrobić. Potem pamiętam, że przypomniałem sobie tą imprezę, potem zszedłem z grania, bo wtedy też grałem właśnie jako DJ, zszedłem do was i patrzę, ty napierdzielony sobie kurwa jeżdżysz. Ale ty jesteś farmazonem chodzącym, ja pierdolę gościu, co ty w ogóle wymyślasz. Ja wtedy samochodem pojechałem i wróciłem kurwa po godzinie tak, czasu. Tak. Ja pierdolę, co za gość. Dobrze. Czy istnieje szansa, że mówicie o dwóch różnych imprezach? Czy... Nie, no teraz mówimy o tej samej, ale co w ogóle pierdolę za głupoty. Przyjechałem samochodem i odjechałem po godzinie samochodem. Także nie wiem, co w ogóle... Sam byłeś, tak?
Sam byłem. A z kim byłem? Nie wiem, z kim byłem, tam było paru chłopaków, więc mnie to tam nie interesowało. Nie, tam było. To już zresztą było stara impreza, więc tyle miałem imprez, które prowadziłem, więc... No bo są tak naprawdę dwie opcje. Albo nie, to nie była impreza, którą prowadził, bo tak jak może mówi, on jeździ, prowadzi, jest w pracy, no to tam wiadomo sobie, się nie najebiasz, tak. To chodzi o sytuację, której kurwa jest, był co weekend jakiś czas temu, był w Kołobrzegu, był tam gdzieś, wszędzie gdzie chłopacy kurwa gonią, jak się naciął, się najebiasz, bo nie potrafisz bajery kontrolować. Nie, chyba nie. Mówię, no właśnie, czyli jednak chodzi o inną imprezę. Nie, coś się kurwa myli. Nie myli mi się, bo mam fajnych parę informacji, że cię chłopacy przeważnie zawsze wypierdali z klubu, bo nie potrafiłeś kurwa się zachować. Chyba coś się kurwa wali, bo przeważnie chodzę do klubów nie prywatnie, rzadko kiedy chodzę prywatnie do klubów, bo mam swoje imprezy, gdzie jestem zapraszany jako gość, więc starczy mi tych imprez, a to musi być wyjątkowa okazja, żebym ja poszedł kurczę prywatnie do klubu. Wyjątkowa okazja. No. No dobrze. Teraz też była wyjątkowa okazja w Warszawie, jak przyszedłeś na 10 minut, żeby... Tak, żeby na ciebie popatrzeć na ciebie jak natrykany, kurwa, siedzisz kurwa i najebany. To pięknie. Okej. Okay. Alan, nie boisz się, że Denis nie znosi cię na tyle, że może nie przestać cię atakować, nawet gdy sędzia przerwie walkę? No to będzie już faul i to będzie oznaką jego słabości w takim razie. Mhm. No tak, ale w momencie, kiedy ty będziesz zbierał kolejne ciosy, no pytanie, czy to, że zostanie zdyskwalifikowany, coś zmieni? Kurczę, jeżeli zostanie zdyskwalifikowany, no to zrobimy sobie drugą walkę. Jesteś przygotowany na to, żeby walczyć z Alanem więcej niż raz? Nie chcę mi się z nim dwa razy walczyć, po co? No to dobrze. Niech on się cieszy, że dostał walkę sportową, a nie za kamerami. Ty się kurwa cieszy, że dałem ci kurwa pieniądze zarobić, kurwa. Jakie pieniądze? Chłopcze, ja mam wyjebane w pieniądze. Ja mam gdzie zarabiać, to jest dla mnie dodatkowa wypłata. Okay. No to ty właśnie kurwa złapałeś pana Boga za nogi. Nie, bo mam dużo, tyle mam propozycji z innych federacji, tak więc mówię, no. To się cieszę. Cieszę się bardzo. Denis, wielokrotnie mówiłeś, że twoi ludzie stoją mocno za tobą, ale Alan poddawał tę teorię w wątpliwość. Czy jesteś pewien lojalności swoich kolegów? Oczywiście, że jestem pewien lojalności swoich kolegów. Mam za sobą fajną ekipę i wielu chłopaków z Polski i jestem pewny swojej ekipy. Okej. Okay. Mówiłeś, że masz na przykład wspólnych znajomych, którzy mówicie o tej sytuacji. Tak, no jest akurat, to jest ta sytuacja z klubu, tak, więc gdzie jego przyjaciel, mój kolega, bo nie powiem, że to jest też jakiś mój mega dobry przyjaciel z tego względu, że rzadko się widzimy, tak, Ja widziałem po zdjęciach, że częściej z Denisem teraz przesiaduję, znamy się z jednego miasta, spotykał się tam też z moją siostrą, tak więc mówię, no znamy się, bo się znamy, tak, ale wtedy mówię, że wziął mnie na bok i mówi, kurwa, Alan, nie ten. Za dzieciaka się spotykał, już raz się rozpierdalasz, kurwa, publicznie, kurwa, za dzieciaka się spotykał. No, spoko. No. Nie chcę ten. Więc mówię, nie chcę gadać, ale mówię... Kurwa, skończyłem wątek. Rozproszył mnie. Ciężko się do tego nie przyczepić. Czy możesz jakby albo ty rozwinąć ten wątek, albo ty... Bo robisz przypał. Nie chcesz jakby... Nie, no taki temat się tutaj nie publikuje publicznie. O takich rzeczach się nie mówi. Kto może wiedzieć, kto się spotykał z moją siostrą? No powiedz mi. Dobra, zamknijmy ten temat. Okej, okay, w porządku. Alan, Denis mówił w wywiadzie wielokrotnie, że lubi się bić z mocnymi przeciwnikami, a nie takimi jak ty. Czy nie boli cię ta zniewaga? Jeszcze raz. Denis mówił, że lubi się bić z mocnymi przeciwnikami, a nie takimi jak ty. No dobrze, ja cieszę się na tą walkę, bo udowodnię to, że wszystko siedzi w głowie i dużo lżejszy zawodnik da mu radę. Nie, to jest prawda, że dużo lżejszy zawodnik może poradzić sobie z dwa razy cięższym zawodnikiem, to jest prawda, ale tutaj nie w tym przypadku akurat, nie? No dlatego walk Boba Sapa tak wyglądało. Dlatego też nie wybieramy piątkówek, dlatego że on się boi, że go uszkodzę bardzo mocno. No i będzie bardzo długo do siebie dochodził, dlatego wybrał duże rękawice, na które ja nie chciałem przystać, ale ja podejmuję takie wyzwania. Może mam też kasę. To ja podejmuję wyzwanie mając walkę z tobą. Nie no, ty się cieszy, że taką walkę otrzymałeś, bo lepiej wyjść sportowo, żebym cię rozjebał w tej klatce czy tam ringu, niż gdzieś na ulicy, tak? Czy wychodzisz do tej walki właśnie z myślą o tym, żeby nie tylko pokonać, ale uszkodzić przeciwnika? Nie, no ja tam wychodzę, żeby go brutalnie znokotować. Nie wychodzę, żeby go klepać czy coś. Jestem przygotowany na 3 pełne rundy po 3 minuty, nie trzeba, to będę walczył 3 rundy, ale nie chcę mi się tyle czekać, nie chcę mi się tyle z nim latać po klatce. Okej. Okay. No Denis, na konferencji mówiłeś, że Alan to patosportowiec. Gdzie Alanowi jest bliżej, do patologii czy do sportu?
Nie no, patologią no to nie jest, to wiadomo, ale sportowcem jakimś tam super wybitnym też nie jest, dlatego to jest takie pośrodku, tak? Brał udział w różnych programach, każdy o tym dobrze wie. Jest pijakiem, jest, dla mnie jest menelem, no i dlatego takie połączenie takiego menela sportowca, taki pośrodek. Spoko, ja się odniosę do tego, że każdy, że zawsze jest czas na, jak ja to mówię, na zapierdzielanie, gdzie potrafię się odciąć od wszystkiego. Jeszcze czas po prostu na zresetowanie głowy, tak? Jeszcze można sobie wyjść ze znajomymi, sobie wypić i tak dalej. Na wszystko jest czas, ale tylko trzeba umieć rozgraniczyć te dwie rzeczy. Ja to akurat potrafię. A to, że kurwa on mnie gdzieś tam spotkał może w klubie i tak dalej, gdzie byłem może podpity, no to spoko, ale nie kurwa, absolutnie nie wyciągnął mnie za uchwał. Nie ośmiesza się kurwa publicznie, że ty kurwa jesteś jakimś, nie wiem, chuj wie kim. Wiesz dobrze, jak chodzisz, jak pijesz, ci paszko, wiesz, jak się zachowujesz dobrze. Mhm. Każdy w Polsce o tym dobrze wie, jak zapierdzasz po całej Polsce po imprezach. Dobrze. A szczególnie Kołobrzeg. W Kołobrzegu może raz bardzo byłem. Dobrze znasz. No. Ten w Kołobrzegu może raz byłem. Jak się czujesz z tym, że twój przeciwnik mówi ci w twarz, że jesteś pijakiem? Ale słuchaj, ja, przepraszam, menelem. Ja wiem, że ja nie jestem. No, menel to miałeś mieć na drugie. Ja wiem, że nie jestem tym człowiekiem. Jeżeli wiesz, że ktoś mnie obraża, ty jesteś chujem i tak dalej, wiesz co robię? Wstaję, patrzę w lustro, do chuja, to ja do chuja nie jestem podobny, nie? Idę sobie dalej, nie? Tak, ale do panienki jesteś podobny. Jak szczególnie... No ty, kurwa, solara, kurwa, solariusz w tu wyszedłeś, kurwa. Co z tego, że do solariusz? Proszę i cię. Co w związku z tym? No wszystko jest do ludzi. Wypacykowana, wszystko kurwa, jest lala jesteś ty. Ale przynajmniej sobie filtrów nie napierdala na story na Instagramie, kurwa, bo w ogóle, kurwa, się wstydzisz w ogóle. Filtry jak dziewczyna napierdala, śpiewasz jak taka ciota. Wstydzisz się w ogóle, kurwa, dodawać cokolwiek, ty. Nawet się nie potrafisz wysłowić na Instagramie. Ty się potrafisz wysłowić za to. Się, kurwa, jąkasz, kurwa, szczerzysz tylko są swoją krzywą mordą. No. Z tego grudnia, kurwa, daj spokój. Ja wam w międzyczasie, kochani, przypomnę o tym, żeby ogarniać pay-per-view już 5 lutego. High League 2, przypominam, biletów na tym etapie już nie ma. Ja pierdolę, naćpałeś się czegoś? Tak się trzęsie, się rusza się, kurwa? Nie. Tak, i to jest jedna z tych walk, która będzie jednym z takich dań głównych na tej gali, więc ogarniajcie pay-per-view, nie czekajcie ani minuty. Alan, przeciwnik, mówił, że... To, że nie zrobi ci krzywdy, to tylko zasługa High League, bo organizacja prosiła go o rozwagę. Czy jesteś wdzięczny organizatorom za taką prośbę do twojego rywala? Pod jakim względem nie zrobi mi krzywdy? Że nie zrobi ci krzywdy przed walką. Że nie zaatakujecie przed walką. No to wtedy by nie było walki i musiałby zapłacić karę tak samo, tak? Dla mnie takiego właśnie takie uszkodzenie... Komu bym karę zapłacił? Jeżeli dla mnie takie wiesz, grożenie i tak dalej przed walką, że ja cię uszkodzę, to jest dla mnie słabe na maksa, nie? Bo co to za problem się podejść i go, nie wiem, o 30 kilo lżejszego 20. sobie, wiesz, chłopaka, kurczę, wziąć i na przykład z dupy wziąć konflikt i jeszcze go po prostu, wiesz, tak jak on mówi, to uszkodzić, nie? Bo ci nie lubię, dlatego chcę cię uszkodzić. No dobrze, dużo, ja też dużo osób nie lubię. I co, ja mam, kurwa, latać za nimi i z gówno kogo nie lubię, to kogo nie lubię, to burzy robić ten? Z gówno burzy robić, nie wiem, kurwa, sobie walkę? Można tak i tak. No. Okej. Okay. Denis, mówisz, że możesz znokautować rywala w taki sposób, jak ostatnio na gali. Zobaczmy materiał. Bo to jest coś naprawdę ciekawego. Patrz. Nie wstanie, koniec. To jest koniec. No widzimy... Bardzo ciężki knockout. Nie wstanie, koniec. To jest koniec. To są właśnie piąstkówki, kurwa, a nie duże rękawice. No i dobrze. I co powiesz, na przykład jak się biją bokserzy, nie wiem, nawet w Polsce do mamy dobrych bokserów. Ale mi pasują rękawice, dziesiątki zawodowe, jakie mają bokserzy. Mhm. Bardzo proszę. No nie, bo mają proporcjonalne do wagi. Czyli teraz więc ja się biję na zawodach w dwunastkach, nie? Na jakich zawodach? No, na mistrzostwach Europy czy świata. Ale kurwa, gość, ty teraz porównujesz amatorski sport do zawodowego, co ty pierdolisz? No ale co, ale ty jak, a walczymy teraz zawodowo, czy walczymy amatorsko? A ile masz wagi? No 105 kilo. No wątpię, może 106? Nie wiem, kurwa, teraz ile mam. No. Chyba jak chcesz 4 dni polecisz, to będziesz miał, może taki zejdziesz do takiej wagi. Nie, jakbym 4 dni polecił, to na 102 może by zeszło. No. Ja też zawsze tak mówię, tak pomiędzy 95 a 105, także no ja rozumiem. Chyba ja rozumiem cały czas, kurwa. No nie. Ale zupełnie na serio, no widzieliśmy ten knockout, widzieliśmy tę agresję. Czy taki sam plan jest właśnie na tę walkę, Denis? W sensie, taki uderzenie, ciężki czy knockout. Po prostu, no ciężki knockout, no wiadomo, że ciężki knockout, no, nic innego nie wchodzi w grę. No. Okej, w takim razie, Alan, pytanie do ciebie, czy myślisz, że uda ci się przetrwać początkowy atak? Bo
najprawdopodobniej... Robi ciężkimi, tak jak ja mówię, no, to jest walka, nie, może coś się wydarzyć, nie może się coś wydarzyć, ja jestem gotowy na mocny jego huragan, tak więc, który ma w zamiaru wejść we mnie, tyle, no co ja będę mówił, no, będę przygotowany, zapierdziela mocno, a co ma być, to zobaczycie 5 lutego. Okej. W takim razie zapraszam na kolejny materiał pomocniczy, bo na konferencji, Alan, było parę tematów, których nie chciałeś poruszyć. Zobaczmy. Idź, kurwa, z zeznania. Ja nie muszę. Jeżeli chcesz się bawić, możemy pociągnąć ten temat. Możemy pociągnąć. I zobacz, co się zaraz wydarzy. No jak właśnie ja to pociągnę. To więc zamykaj się, i się kurwa nie odzywasz. To nie jest temat kurwa na ciebie. To się kurwa nie wypowiada. No to słuchaj, no to po co ciągniesz ten temat? To zamknij łeb i się już nie odzywaj. Słuchaj, to po co ciągniesz ten temat? Powiedzieliśmy sobie, że nie będziemy do niego ostatnio powiedzieć. No to po co się odzywasz taki... Ty zamknij mordę, bo cię zaraz wyjebie na łeb. A to po co się odzywasz? To mnie nie prowokuje. To mnie nie prowokuje. Ale powiedz mi. Ju. Wiu. Nie ciągaj takich rzeczy tutaj na zewnątrz, tak to nie wyciągamy. Ja się zachowuję kurwa kulturalnie i nie No ja chciałem zwrócić uwagę najpierw na prawdopodobnie najlepszy tekst, który kiedykolwiek padł na jakiejkolwiek konferencji, czyli jeżeli masz jaja, to pociągniesz, a zaraz potem, no chciałbym jednak dopytać, bo od tego też są rundki i ludzie oczekują... Nie wiem, jakich ma kolegów. No. Ludzie oczekują wyjaśnień, więc pytanie, o co chodziło z tymi tematami, których nie chciałeś poruszyć na konferencji? Nie chcę. Ja powiedziałem, że kwestii prawnych nie będę tutaj wyciągał, bo mówię, nie siedzę w tym tak głęboko jak niektórzy nasi znajomi, tak więc powiedziałem, że nie będę tego wyciągnął, ale jak będzie mnie kurwa szczypał i będzie mi tak gadał, no to będę musiał się posłużyć. No to się posłuż, bo nic z tym kurwa dojebanego nie ma. I każdy kurwa, każdy git w Polsce, kto ma dużo do gadania, to każdy wie jak jest kurwa. I nie jesteś osobą, która się by na ten temat w ogóle wypowiadać, bo nie masz nic do powiedzenia akurat. Co, Alan, boisz się poruszyć ten temat? Nie będę go poruszał. Powiedziałem, że nie będę, ale jak trzeba będzie, to poruszę go na konferencji, która będzie w poniedziałek. No to cię kurwa rozjebie tak szybko, że nawet nie zdążysz tego powiedzieć. Znaczy nie, może dam ci się pierwszy wypowiedzieć dopiero później, żeby nie było, że coś stopuje. Mhm. Dlatego ci życzę powodzenia, powodzenia i szczęścia, jak masz na to jaja i chcesz to powiedzieć na konferencji, to może powiedz to już teraz. Alan? Powiedziałem, że nie będę na razie tego wyciągał, do pewnego momentu. No i tyle w temacie. Dobrze, do pewnego momentu, no, zobaczymy. Jeszcze poczekaj chwilę. Jak ktoś by chciał ten temat poruszyć, każdy ma mój numer, każdy ma mojego Instagrama, każdy zna mojego kolegę, więc jak ktoś ma kurwa jakiś problem do mnie oficjalnie, to niech sobie zbierze kolegów, możemy się spotkać, wyjaśnić. Ale po co mam zbierać kolegów? Po co? No bo kurwa, właśnie... takie się sprawy wyjaśnia kurwa, ale po co w gronie osób, właśnie, kurwa. Właśnie, szkoda, że niektórzy są właśnie jak szarańcza. Jeden ma problem, to wiadomo, no to jest przyjaźń, tak? Ale jeżeli ktoś ma problem, to się przychodzi na jeden na jednego. Ja nigdy nie brałem kolegów ani nic, nie? Tylko zarówno, że miałem ustawki, albo nie ma problemu, że ja miałem jakiś problem, ale nie zaplecam sam. A ty potrzebujesz kolegów. Do czego potrzebuję kolegów? No teraz nawet powiedziałeś. Przyjdźcie, weźcie kolegów. Weźcie sobie kolegów i wyjaśnimy sobie raz, a porządnie, kurwa. Ten temat już był wałkowany, był już wyjaśniany, to było kurwa 6 lat temu, czy tam 5, nie chcę skłamać, ale załóżmy 5-6 lat temu, to już było wyjaśniane i kurwa nie wiem, z czego robisz gównoburzę, chłopie, kurwa. No to tak jak ty robisz gównoburzy, zrobiłeś sobie walkę ze mną, no. Nie zrobiłem sobie z gównoburzy, bo to ktoś kurwa inny zrobił z tego kurwa walkę, a nie ja, kurwa. To jest różnica. A jak ktoś ma jakiś problem do mnie o jakieś kurwa bzdury, to niech do mnie zadzwoni, każdy ma mój numer, możemy to bardzo chętnie wyjaśnić. A z góry mówię, że za kurwa prócie się do normalnych ludzi, kurwa za ubliżanie jest chuj w dupę, tak? Jak masz jakiś problem, to mów to otwarcie. To powiedz mi, to po co mi ubliżasz kurwa i tak dalej? Od czego ci ubliżam? Kurwa, żeby mnie wyzywać, tak? Od czego ci wyzywałem? Od pizdy i tak dalej na ostatniej konferencji, powiedz mi. No bo jesteś pizdą. No a dlaczego tak uważasz? A ty kim jesteś w takim razie? Kurwa, kim ty kurwa jesteś, żeby mnie wyzywać, powiedz mi? No bo dla mnie jesteś mięczakiem. Co mięczakiem, bo kurwa nie... miał jaja... Bo co, bo nie zakładam piątkówek? Zejdź kurwa do mojej wagi do 8,5, to wyskoczę z tobą chętnie. Nawet do 90 zejdź kurwa. Będę z tobą się napierdala na małe rękawice. Zejdź kurwa do mojej wagi. No właśnie, bo najlepiej się napakować kurwa jak balon, napierdolicie tymi sterydami, nawalcie tymi sterydami i nie wiadomo. Co? A sterydy biją, kurwa? Oczywiście, że sterydy w siła i tak dalej. I co z tego, że siła, kurwa? No. Spójrz sobie na walkę, jak walczy Maximus Balboa, kurwa, złoży go jak zapałkę. Gość, kurwa, 90 kilo, a ten, kurwa, 120 parę. Miał jaja, się bił, kurwa, się wdał z nim w bójkę, kurwa, i go złożył jak zapałkę. Dobrze. Miałbyś większe szanse ze mną się bić na piątkówki niż na wielkie rękawice. Bo ty tylko chcesz mnie tylko wymęczyć, to jest jedyna twoja, to jest jedyny twój game plan, rozumiesz? A w piątkówkach zawsze jakiś ciosem możesz mi trafić i możesz mnie różnie dobrze odciąć, bo nikt nie ma kurwa głowy ze stali, tak? No.
Są tylko źle trafieni. Więc nie wiem, kurwa, co ty masz z tymi piątkówkami. Ja zamiast, się... zamiast wejść do walki i kurwa chcąc mnie ubić, mnie znokautować, liczysz na jakiegoś farta, bo się tak przygotujesz. Ja nie liczę nigdy na farta, no, ja po prostu liczę, ja po prostu będę ubrać piątkówki, wyjść się napierdalać jak facet, udowodnić w Polsce, że masz kurwa jaja, że wyjdziesz z domu i pokażesz klasę. Ja już tak dużo ludzi mi pisze, że mam kurwa u nich szacunek za to, że kurwa wychodzę z tobą do walki, więc zbijając i dużo osób mi to powiedziało i to nawet zawodniku powiedziało, dobrze, że robicie to w dużych rękawicach, tak? Ja też muszę kurwa dbać o swoje zdrowie, bo jeszcze mam trochę walk przed sobą. Tyle. Spoko. Oto przyszedł czas na kolejne pytanie. Internet to oczywiście świetne źródło informacji, ale też wielki śmietnik. Może tam znaleźć na przykład takie informacje, no, którym twój tatuaż bardzo przeczy. Bo w internecie pojawiło się wiele informacji, w których ludzie sugerują, że możesz być konfidentem. W jaki sposób się do tego odniesiesz? Jak ktoś ma jakiś papier, że się rozjebałem czy coś, no to bardzo proszę wstawić to w internet. Albo najlepiej to się spotkać, wyjaśnić, tak, jak ktoś ma jakiś problem. Nigdy nie byłem konfidentem, jebać 60-tki, jebać konfidentów, kurwa. Mam środowisko z innego świata niż tutaj są widzowie z tego High League'a. Po pierwsze, tacy ludzie, z jakimi rozmawiam, z jakimi się spotykam, z jakimi się przyjaźnię, by ze mną po pierwsze nie rozmawiali, bo ktoś się rozpierdala, no to jest logiczne, że nie ma dla takich ludzi miejsca. Więc takie farmazony to sobie możecie wsadzić w dupę, kurwa, za przeproszeniem oczywiście. I tak jak mówię, jak ktoś ma jakiś problem, ktoś ma jakieś do mnie zarzuty, ktoś mi stawia, że się rozjebałem czy coś, no to bardzo proszę, możemy się spotkać. Ja sobie chodzę wszędzie, gdzie chcę, gadam z każdym, z każdego miasta, z takimi ludźmi, o których nie macie w ogóle pojęcia. I nikt mi takiego czegoś nigdy w życiu nie zarzucał, a to zarzucali mi, że się rozjebałem takie zwykłe pedały, które czytały listy, które pisałem do prokuratury ze skruchą, a to jest różnica, tak? To jest różnica, piszesz do sądu czy do prokuratury, że nie dajesz już rady, że nie chcesz już siedzieć, że sobie wymyślałem farmazony, że moja dziewczyna ma raka, że moja mama walczy w szpitalu ze zdrowiem, żeby mnie puścili, no kurwa, no prosiłem o mniejszy wyrok. A jakie mam zeznania? No zeznania mam takie kurwa dobre, których też nie będę się chwalił, bo to nie ma z czym się do chwalenia. Kurwa, zgubiłem wątek, bo się teraz wkurwiłem aż, nie? Ale myślę, że wyczerpałeś temat tą pierwszą wypowiedzią. Jeżeli ktoś ma problem, to niech to skonsultuje po prostu z tobą. Tak, ktoś ma problem, to niech się do mnie zadzwoni, to wyjaśni. Bardzo chętnie. Ja jestem otwarty na takie spotkanie, ale nikt się nie spotka, nikt nie zrobi spotkania, bo każdy wie, że zaprócie się, że zaprócie się do dobrych ludzi, jest chuj w dupę. Alan, w takim razie pytanie do ciebie. Wcześniej mówiłeś, że The War, organizacja Denisa, jest patologiczna. Internauci czasami mówią, że to ty jesteś patologią. Może byś się tam wpasował? Nie, nigdy nie zawalczył niego, to po pierwsze. Po drugie, nie wiem, czy tak powiedziałem, tylko chodzi mi, że nie powiedziałem, że jest patologiczna, tylko powiedziałem, że w życiu bym się nie bił na gołe pięści, bo proponowali mi już nie raz, żebym się bił na gołe pięści, tylko mi proponowali tak śmieszne pieniądze, gdzie mówię, to krzywy kurde cios albo coś, że może sobie rękę połamać. Mój znajomy teraz, ostatnio była chyba Gromda czy Wotore, czy nie, bo wiem, że coś było, krwawy sport był w Trójmieście, potem było coś było w Katowicach. Wotore było w Katowicach teraz. Wotore było w Katowicach. To w Trójmieście sobie połamał nogę i kurczę, i w Katowicach sobie połamał drugą nogę. Słuchaj, to jest, ja wiem, że to jest sport i tak dalej, że to są na gołe pięści, ale słuchaj, ja jestem sportowcem, gdzie ja szanuję swoje zdrowie. Gdzie, zobacz, teraz taki chłopak, nie wiem, może mieć dwie nogi w gipsie, tak? Zanim na przykład dojdzie do jakiegoś funkcjonowalności i będzie funkcjonował fajnie, gdzie będzie mógł wrócić do tego sportu, jakiś czas minie, tak? Ja dbam o swoje zdrowie i nie chcę, mam jakiś też plan na ten rok ułożony, bardzo ambitny, bardzo mocny. Ja chcę po prostu zawalczyć, chwilę odpocząć i znowu zapierdzielać. Ja chcę się trenować, bić. Mam pewien cel w tym roku założony, którym jest kupienie sobie w tym roku mieszkania, bądź na początku przyszłego roku. Ja będę do tego dążył. Mam jakieś małe marzenia za dzieciaka i będę do końca je realizował. I po prostu zrobię wszystko, żeby po prostu jak najczęściej się bić i oby po prostu zdrowie dopisało, a będę to robił, ile będę mógł tylko. Więc ja nie chcę, kurde, głupotą zniszczyć sobie zdrowie właśnie bijąc się na jakieś gołe ręce. Gołe pięści. Czyli sugerujesz, że osoby, które biją się na gołe pięści, robią głupio? Znaczy nie to, że głupio. Może ja tego nie neguję. Absolutnie. Chcą, niech się biją. Chcą dane środowisko, niech się bije. Fajnie. Ja absolutnie nie mam nic do tego. Tylko niech mi potem nikt nie mówi, że tak jak na przykład on tutaj, że ja jestem pizda. Ja mam, kurde, inne są sporty. To co powiesz, że na przykład, kurde, nie wiem, bokserzy czy kickboxerzy też są pizdy, bo się biją na rękawice, na duże rękawice? Nie. To są sportowcy, tak? Jest czas, są ludzie, którzy to uwielbiają, kochają krew i tak dalej. Jak ja
miałem też walki w MMA, większość miałem oczywiście w kickboxingu. Chcę się po prostu bić i trenować i fajne pieniądze zarabiać, tak, przy tym. Dlatego to wybrałem taką drogę, a nie inną. I tyle, no. Jak się do tego odniesiesz? Czy jakby każdy, kto się nie chce bić na gołe pięści albo w takich bardziej no, hardkorowych, ekstremalnych warunkach, jest jakby w twoich oczach gorszy? Nie, sportowców akurat w 100% rozumiem. Także jak nie chcą się bić, dbają o swoje zdrowie. Na przykład zawodnicy z KSW nie chcą się bić, trudno, nie? Mhm. A myślisz, że Alan ma papiery na to, żeby być dobrym zawodnikiem na gołe pięści? Nie wiem, chciałbyś takiego zawodnika jak on w The War? Na walce ze mną jedynie. Czy ma predyspozycję na zawodnika walk na gołe pięści? No myślę, że no nie ma, skoro mi odmawia walki na piąstkówki, a jak bije się na gołe pięści i bije się w turnieju, no to bije się w open, tak? Czy ważysz 80 czy 130 kg, no to wycholisz się, bijesz. Tak samo na ulicy, czy masz dwumetrowego gościa, który waży 130 kg, a ty ważysz 80 i wycholisz się, bijesz, to masz jaja, tak? Dobra, poczekaj, to mogę przerwać. I patrz, bijesz się z gościem na ulicy, uszkadzasz chłopa na ulicy, gościu kurwa ląduje w szpitalu. Idziesz kurwa grzać puchę, nie? No takie jest życie, no ja na przykład, ja solówek nie odmawiam, nikt na przykład, nie odmówił. Ja na przykład, jeżeli ktoś by te, gdyby ktoś mnie zaczepił na ulicy i tak dalej, to wolałbym go kurde, nie wiem, też trenuję kurczę z zapasy i partę, więc wolałbym go, nie wiem, przydusić i coś, żeby ewentualnie mi tam delikatnie z tego spłynął i odszedłbym po prostu, nie bił go, bo nie raz byłem świadkiem, że gościu na przykład uderzył drugiego chłopaka, walnął głową i nie było już to, co zbierać, tak? To jest życie, to jest właśnie głupota, że ktoś się napierdziela na ulicy, na przykład jeszcze po pijanemu. Walnie krawężnie w głowie, nie ma chłopa po prostu. A kto to mówi o bójka po pijaku? No ty mówisz właśnie, no nie wiem, na ulicy, no sprzedasz na ulicy. A jak no, a ulicy, się biją ludzie, kiedy się biją ludzie na ulicy? Kiedyś to pijani na zazwyczaj. No kiedyś to pijani. No wtedy się biją przeważnie na ulicy, kiedy są pijani. Nie liczę waszych ustawek, gdzieś tam 20 czy tam iluś na iluś. Jakich ustawek? Ja się na ustawkach chłopie nie biję. No to nie wiem, no ale kiedyś na pewno się biłeś, tak więc... Czemu, czemu mówisz, że się kiedyś biłem? Skąd możesz wiedzieć, że się biłem? Dobra. Jestem antybicie się w lesie. No to po co mówisz, że mnie zaczepisz na ulicy i byś mnie najebał na ulicy? No bo bym cię najebał. No widzisz, no. Bo no i sam sobie przeczysz. Bo cię nie lubię. No i sam sobie przeczysz. Co mają ustawki do najebania ci gdzieś, kurwa, zaraz tutaj nawet? Co każdy wie, z jakiego środowiska jesteś, bo jesteś kibicem, tak? I nie wierzę, że nie byłeś na ani jednej ustawce. No tak? No to idź, kurwa, to napisz, kurwa, no nie, ale ja nie chcę nic wiedzieć, ja jestem z daleka od tego środowiska. Opowiedz, jakie miejsce, daj godzinę i napisz jeszcze z jaką ekipą. Nie, absolutnie, ja nie jestem, ja się nie wpierdzielam w tego. No to po co gadasz, że się, kurwa, bijem na ustawkach? Ale to nie chodzi o to. Kogo to, kurwa, obchodzi z tego środowiska tutaj? No i co się stało, Ale po co? No i po co już się, kurwa, wkurwiam? No mnie tak denerwuje, bo nie kontrolujesz bariery. Ale co ja mam kontrolować bariery? Że jakiś mój kolega się spotykał z swoją siostrą. No i co z tego, ja nie mam. Bo jesteś tak mało inteligentny i tak mało kumaty, że nie rozumiesz, że robisz tym przypał. No i co z tego? No i gówno z tego. No i co z tego, że zrobić przypał? No ja pierdolę, gościu, dobra, chuj, nie chcę mi się o tym gadać nawet. Okej, no to powiem, abstrahując jakby od tej walki, może rewanż na gołe pięści, Denis, no bo High League na pewno byłoby chętne. Ale nie wiem, jak rywal. Tutaj nie będzie żadnego rewanżu nawet na gołe pięści, no bo przecież ja go rozwinę w tych dużych rękawicach. No to po co rewanż na gołe pięści, gdzie on nawet, jak on ci wyjdzie na gołe pięści, jak on nie chce się bić w piąstkówkach, powiedz. To gdzie jaka walka na gołe pięści? Może jak dostanie przeciwnika, nie wiem, 50 kg mniejszego, jakoś chłopczyka, kurwa, 15-letniego, to może wtedy wyjdzie. Albo będziesz się rzucał do jakichś, na jakichś tam innych frykowych federacjach, do jakichś leszczy, kurwa. I będziesz sobie biegał za nimi. Nie, nawet to, na dla leszczu. Dla takich to ma jaja, wyskoczy do mniejszego, do słabszego, którego wie, że może poniżyć i który mu nie odda, albo się go przestrasza, albo który padnie. Nawet na leszczy, nawet a do gościa, który jest silniejszy, może mu zrobić krzywdę i którego się boi, to nie podskoczy, co ty, gdzie? Nie, właśnie wyskakuje do ciebie na duże rękawice. No. I sądzę, że mam jaja, że wchodzę do tej walki i tyle. A jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, że ja niby bym, kurczę, wyszedł na gołe rękawice do jakiegoś słabszego gościa, to nie, bo nawet szkoda by było ręki, bo też bym, kurczę, takiego gościa, to jest ta sama kość. Walnąłbym, uderzyłbym go, kurde, krzywo, połamałbym sobie rękę i pół roku mam wyjęte, bo wiem, bo miałem druty w ręku i tyle, więc miałem pół roku wyjęte z jakiejkolwiek aktywności, jeżeli chodzi o starty. Dobrze, Denis, tak jeszcze krążymy cały czas wokół tego, jakby Alan, nie masz ja i tak dalej. Co poza tymi rękawicami sprawia, bo mówisz, że jesteś mięczakiem, jesteś taki owaki, dlaczego uważasz go za mięczaka? No też, no między innymi dlatego, co powiedziałeś, co już wymieniłeś, dlaczego jeszcze go uważasz za mięczaka?
Nie ma już innych powodów. Nie ma, bo nie, okay, ma, no... bo nie ma innych argumentów. Ja mam. No nie, no to jest mój jedyny argument, nie mam innych argumentów. Masa wiadomości jest, że są za mną i są po prostu, co by się nie działo, czy przegram, czy wygram, a jak wygram, to już w ogóle będzie zajebiście, ale nawet jak przegram, to po prostu cenią to, że samo wyjście do klatki. Ja tego wieczoru, czyli 5 lutego, dam z siebie wszystko, zostawię całe serce, ile mi tylko fabryka dała, więc mówię, dam z siebie wszystko, dobrze zapierdzielam, dobrze się przyłożyłem do treningów i mówię, no nawet dzisiaj wróciłem z gór centralnie. Okej, okay. Alan, to w takim razie wróćmy jeszcze na chwileczkę do tematu, którym tutaj wspomożemy się materiałem filmowym, bo przeciwnik tutaj wielokrotnie mówi właśnie, czy to sportowiec, czy menel i tak dalej, troszkę już się z tego jakby wytłumaczyłeś, ale zobaczmy ten materiał filmowy. Frykiem. Powiedziałeś, że jesteś Menelo sportowcem, a nie frykiem, kurwa. A jeżeli chodzi o Menela, to nie chcesz chyba, żebym przytoczył ostatniej twojej sytuacji w jednym z warszawskich klubów. Przytocz, no. Jak spierdoliłeś z klubu, kurwa, nie, powiedziałeś, nie, że się detyłem. Stałem dwa metry, zgadzałem dwa ale metry. Ale stałeś za mną, a czemu wyszedłeś z tego klubu? Bo się obsrałeś. Nie, nie obsrałem się. A u ciebie w mieście byłem, u ciebie w klubie, kurwa. Słuchaj, nasz wspólny kolega wziął mnie na... No właśnie, to tutaj mam tak naprawdę dwa pytania. Jedno jest takie, czy na tym etapie swojej kariery, swojego życia, Alan, wolisz chlać, czy wolisz trenować? Teraz na takim etapie? Tak. Postawiłem centralnie na siebie w tym roku. Powiedziałem sobie, że chcę stoczyć jak najwięcej walk. Oczywiście będzie czas na, jak to się mówi, zresetowanie się, bo oczywiście każdy tego wymaga. Czyli na przykład po gali gdzieś pójdę sobie ze swoimi znajomymi w hermetycznym gronie. Pójdziemy oczywiście, bo też dużo osób będzie ode mnie. Moi kibiców to też z całej Polski. I potem mam kolejne walki, tak więc ja nie będę miał czasu nawet tak naprawdę odpoczynek. Jedyne chyba, gdzie będzie czas, gdzie będę miał na odpoczynek, no to są tak naprawdę moje urodziny, gdzie sobie będę mógł z 2-3 tygodnie może nawet odpocząć. To w lipcu akurat wypada, tak jest 30 moja w lipcu, tak więc trójeczka z przodu, nie ma się czym chwalić, ale no wiem, że tego weekendu będzie bardzo dużo osób moich znajomych, no i nie mogę się też doczekać tego dnia i fajnie się po prostu pobawię. Ten weekend, który może się przyciągnąć do 3 tygodni, jak mówisz. Nie. Nie, do 3 tygodni nie, ale weekend mówię. Z soboty na czerwiec. Tak, taki wieczorek z czwartku na wtorek. Dokładnie. Nie. Na ten rok postawiłem sobie bardzo, bardzo mocno, bardzo sportowo przede wszystkim. I kolejne walki? Bo tyle co ja, powiem ci, że w tamtym roku, połowa tamtego roku, końcówka nawet tamtego roku, chciałem gdziekolwiek już zawalczyć naprawdę. Miałem też kontrakty i tak dalej, chciałem zawalczyć, bo mi odmówili tam na jednej, znaczy nie odmówili, tylko mi przenieśli na inny okres. Chciałem naprawdę w drugiej połowie gdzieś zawalczyć. Nie było telefonów, ale powiem ci, z końcówką tamtego roku miałem tyle telefonów po prostu, że ja nie wiedziałem, tak mi się telefon gotował szok. Dlatego powiedziałem sobie, że w tym roku będzie mocno pod względem sportowym. Okej, okay, no właśnie chciałem to zapytać, i to obiecuję. Za chwileczkę do ciebie przejdę, bo widzę, że już jesteś dosyć znudzony, bo tutaj przeciwnik bardzo dużo i szybko gada, słowotok, Alan tak ma. Czy kolejne pojedynki, nastawiasz się bardziej na pojedynki właśnie sportowe, freakowe, czy nie ma to dla ciebie znaczenia? Znaczy powiem ci, no, że jak nie wiem, jak zauważyłeś, że moje pojedynki, większość moich pojedynków są sportowych. Chcąc, nie chcąc, biję się z dobrymi zawodnikami. Bije się naprawdę to, że ja mam gębę znajomych, że byłem gdzieś w programie, co z tego? Ja potrafię nawet w drugim sezonie Warsaw Shore pojechać na Mistrzostwa Europy, na Puchar Europy. Można, tak? Więc mówię, no ja jeżeli coś sobie założę, jakiś cel, będę do niego dążył, ile tylko mi zdrowie pozwoli. Okej, no to trzymamy kciuki. To Denis, jakby drugie pytanie dotyczące tego materiału. Mówiliśmy już o tym wspólnym znajomym. No wcześniej jakby tutaj dzisiaj mówiliście, że to jest twój przyjaciel, twój kolega. No tutaj było mówione, że jednak kolega was obu, także wciąż jakby nie jest to do końca jasne. Chciał was rozdzielić, nie doprowadzić do walki w klubie. Ty mówiłeś, że taka sytuacja nie miała miejsca. Jak było naprawdę? Znaczy nie powiedziałem, że nie miała miejsca i z tego co ja wiem, to było tak. Ja sobie siedziałem z kolegami przy stoliku. Alan potem przyszedł do klubu, mój przyjaciel go podszedł do niego, powiedział mu, że ma, nie powiedział mu, że ma wypierdol, tylko po prostu, że ma stąd odejść, że jak ja się dowiem, że on to jest i go zobaczę, to go po prostu rozjebie i tam coś tam jeszcze mu powiedział, co nie będę tutaj przed kamerami mówił. Alan, słuchaj, to są ważne rzeczy. Alan to przedstawił w inny sposób, że on go o to poprosi, że nie będzie się wtrącał ani w niego, gdzie wiem, że dla niego tak naprawdę Alan jest zwykłym szczurem i...
No. No i tyle, tak? I na, tak. Pewno, i na pewno nie było tak, jak Alan mówił, że to jest nasz, wiesz, wspólny kolega i oprost, i powiedział mu, co on ci tam powiedział niby? Przypomnij? Powiedział, żebym nie robił żadnych dymów, żebym się tobie nie pokazywał na oczy z tego względu, żebyś że... ty nie robił dymu, bo ty jesteś takim zadymiarzem, kurwa. No, żebym nie robił po prostu gnoju, bo macie tam jakieś urodziny i tak dalej. Więc opuściłem po prostu... No przestraszyłeś się po prostu. Zesrałem się, niech ci będzie. Jeżeli macie lżej być, kurwa, to niech ci będzie. No bo fakty się liczą. Tak. Srak ty, kurwa, nie fakty. Ale masz jakieś dowody na to, co tam się wydarzyło? Nie wiem, kurwa, no co, kamery sobie możecie sprawdzić i tyle, no. Były jeszcze moje dwie koleżanki tak samo, z którymi sobie pogadałem. Mówię, stałem, kurę, loża w loża, nie? Z 10 minut chyba to sobie z nimi porozmawiałem i mówię... I poszedłem. Ale miałeś farta, że cię nie zauważyłem wtedy. O kurwa, i co byś zrobił? I co byś zrobił? Bym cię rozjebał. W pół bym cię zgniał. Tak, no. Zesrałbyś tak się nie uśmiechał. Dobra, zesrałbyś się na plecy. Abyś sobie jogurciki przez słoneczkę wpierdalał. Tak. Denis, a nie boisz się konsekwencji? Gdyby ta walka nie miała miejsca w klatce, a na ulicy gdzieś tam sobie... Nie boisz się konsekwencji? Nie, bo jak walisz z kimś solówkę, czy coś się z kimś napierdalasz, jakby się nie rozjebał. A zapewne mam 90% pewności, żeby się nie rozjebał, bo by mu było wstyd przy kolegach i koleżankach i wstyd w całej Polsce, bo by poszło info w eter, w internet. Więc jakby się nie rozjebał, więc sprawy by nie było. Rozumiem. Prawo dżungli. Alan, twój przeciwnik, mówi, że szanuje twoje umiejętności i to, że miałeś kilka fajnych walk, ale nie szanuje ciebie jako człowieka. Jak ty oceniasz Denisa jako człowieka? Nie znam go, więc ja nie wiem, co go oceniać. Nie znam go. Naprawdę, ja nie mam co go oceniać. Tyle, co widziałem jego trzy walki może, więc przez pryzmat tego mogę go tylko ocenić. Nie znam go jako gościa i tak dalej. No, a na podstawie waszych przekomarzanek w internecie, na konferencjach dzisiaj? Nie jesteś w stanie w jakiś sposób... Ale co ja mam? Słuchaj, wypowiadają się ci na mój temat, którzy mnie najmniej znają. Najlepiej, powiedz tak, najlepiej osoby się wypowiadają ci, którzy mnie najmniej znają. Oni wtedy, ci co mnie nie znają, wtedy się kurwa wszystko na mój temat się wypowiadają. A jak zamienią ze mną parę zdań, poznają mnie kurczę bliżej, diametralnie zmieniają zdanie o mnie. Okej, okay. Jak to wygląda z twojej... Tutaj akurat ma prawdę, mówi prawdę, ale ja nie obrażałem go w inny sposób niż jak Menela i na pizdę. I że jest pizdą. Nic innego złego nie powiedziałem, że jest jakimś frajerem czy coś, bo nie jest. Dlatego powiedziałem, że jest zwykłą pizdą i jest menelem. I tylko w taki sposób go obraziłem. Nie w inny sposób. Także powiedziałem prawdę. Mówiłeś, że szanujesz jego umiejętności, tak. Ale no nie szanujesz go jako człowieka. Ja nie szanuję go jako człowieka, bo jest pizdą i jest menelem. Menelem sportowcem. To zobacz, że zapisać na jebie piątego i się zestrasz wtedy. Może cię skończę w internecie. Teraz i cię, skończę cię w internecie, zobacz. Są panowie dlaczego mnie skończysz w internecie? Skończy cię w internecie, skończy się. Jakbym z tobą przegrał, to bym się skończył w internecie. Tak, skończysz twoje pierdzielenie. A to jest aż taką cipą, że tak, jak cipa, z tobą przegrał... ty kurwa. Aż słuchaj mnie, nie przerywaj. Cipę na drugie miałeś mieć, kurwa. A czemu miałem mieć na drugie? A zajebaciłem za to? Chcesz łeb dostać, czy co? No. Tak? To taki kurwa. Ale chcesz łeb dostać? Chcesz, czy nie? No i co, taki mocny jesteś? Ale chcesz, kurwa? Czy nie? Taki mocny jesteś? No jestem, chcesz? No, jesteś cipa, kurwa. Co jestem? No. Spokojnie, Denis. No ho! Spokojnie, Denis. Kurwa, wpadliście, kurwa. Będzie face to face. Sprawdzimy szybko. Będzie face to face, panowie. Piątego będziesz miał okazję, no. Piątego będziesz miał, kurwa, będzie face to face. Będzie face to face, będzie okazja. Kurwa. No. No chodź, sprawdzimy szybko. Oj. Kurwa. Cioto jebana. Aj, ekrany. Ale ty, mogłeś tutaj do mnie dojść? Ale dobra, puść mnie. Mogłeś tutaj dojść, a nie kurwa spierdalałeś tam już cioto, kurwa. Poszedł ekran. Łamaga, kurwa jebana. Będzie mi tu kurwa się rzucał, kurwa, lamus. Spoko. No, panie i panowie, będą tutaj dodatkowe koszta. Chyba nie ja. Także... Słychać mnie? Denis, mamy nadzieję, Denis, że dużo dostajesz za tę walkę, bo chyba będzie po premii. To co właśnie mówię, to jest właśnie oznaka, kurwa, jaki on jest słaby psychicznie. U mnie wkurwiasz tam u siebie, jebany. Słaby psychicznie. Na kur tu robisz gardę, panie, a co jesz, kurwa, jak spierdalałeś za stolika. Słaby psychicznie jesteś, gadaj sobie dalej. To, kurwa, zaraz dojadę, jak skończymy tę konferencję, kurwa, lamusie. Dojechać to sobie możesz, wiesz. No dojadę ciebie, kurwa, pizdo, kurwa, skończona. Dobrze, panowie, tutaj... Kurwa, to wszyscy widzieli, jak spierdalałeś, ty kurwa, lamusie pierdolone. Zamknij, kurwa, dupę już, ty, kurwa, weź, muszę teraz spierdolę. Kurwa, pierdolona, ty. Nawet, kurwa, trafi się, kurwa, nie wytrzymam zaraz tą tu. Dobra, zabierzcie wszystkie rzeczy, zabierzcie wszystkie. Zaraz to domki ci wyjebie, kurwa, zabierzcie wszystkie. Dobra, kurwa.
Weź zamknij już tą mordę i się nie odzywaj. Zamknij się, kurwa, bo panowie ty się skurwiasz. No. Zabierzcie tam tutaj z dołu. Weź się, kurwa, już nie odzywaj. I nie szczesz się, kurwa, tak. Spokój. Mamy jeszcze dwie rundy. Nie ma takiego pana, tutaj nie mam siły z nim gadać, kurwa. Się szczerze, kurwa, lamus jebany, a spierdala za stolika, kurwa. Zabierzesz. Mięczaku pierdala, ale zobaczymy, jak wyjdziemy stąd. Dobra. Są... Tak, są nerwy. Panowie ochroniarze, zostańcie tutaj. Się tak, kurwa, nie trząść, kurwa. Bądźmy spokojni. No. Ale Alan, no nie będę używał może tak mało parlamentarnego języka jak przeciwnik, ale rzeczywiście ruszyłeś do ucieczki. Uciekałeś. No spierdolę, masz coś, że nie mam cela butelką, ale mam cela, kurwa, z piersi. Dobrze, to dobrze. Cię upierdolę, no jak dziewczynka, no taką, kurwa, ostatnio. No i co? Dobrze, jak się? Kurwa. No i co z tego, no i co? 5 lutego będziesz miał okazję pokazać, co ty potrafisz. Czy moje pytanie jest takie, no bo twój pierwszy instynkt to była ucieczka, czy to nie będzie też twój pierwszy instynkt? Nie, że pizdą. Pizdą, ja ci mówię, już, kurwa. Już nie będę, już zostaw, już. Daj mi wodę, co? Spokojnie. To, że butelko nie mam cela, to czy, że wiesz? Już nie będę rzucał, spokojnie. Dobrze, no, ja jeszcze mam dwa pytania, a za chwileczkę wy się będziecie wymieniać swoimi pytaniami. Także mam nadzieję, że jeszcze zanim przemówią pięści, jeszcze macie parę słów przygotowanych. Tak czy siak, Alan, sugerowałeś w wywiadach, że twój przeciwnik nadaje się tylko do pchania karuzeli. To jest cytat z ciebie. Czy uważasz, że ta walka to dla Denisa tylko i wyłącznie skok na zasięgi? Bo też przed chwilą mówiłeś, że internet, jakby dla niego internet nie jest tak ważny jak bycie prawilnym, nazwijmy to, a dla ciebie ten internet jest ważny, bo tam też jesteś. Słuchaj, od kiedy tak naprawdę zaczął być znany w internecie? Od kiedy? Od walka gołe pięści. Tak, zesrany. Od wtedy, weź, kiedy... Weź, kurwa, mnie nie prowokuj. Kiedy... Weź się odzywaj z szacunkiem, kurwa, trochę. Bo czy to naprawdę... ty się, kurwa, odzywaj. Ale słuchaj, zaraz wyjdziemy i tam tak na jebie, że będzie po walce. Wyzwałem cię, kurwa, dzisiaj. Pytam się, wyzwałem cię dzisiaj. Ale się prujesz teraz. Ale co ja cię pruję? Jest spokój. Jeżeli, kurwa, będziesz mnie wyzywał, to się będę, kurwa, do ciebie sadził i tyle. To się już nie sadzi, no, bo źle skończysz zaraz. To nie będę. To się już uspokoiła się sytuacja. Ja nie będę, kurwa. Uspokoiła się, więc zamykasz mordę, jeżeli, i tyle. Ty, nie mam pizdy, to po drugie. Powiedz mordy, kurwa. No. Umyj uszy, kurwa. Słuchaj, jeżeli, kurwa, będziesz mnie, nie, jeżeli ktoś mnie na mnie, kurwa, pluje, to nie będę udawał, że, kurwa, deszcz pada. No, twój stały tekst. No. Kurwa, go słyszałem z milion razy. Weź, chuj, zmień, tak jak ty, kurwa, twój milionowy tekst, że chcesz na małe rękawice albo na te, na gołe pięści, na piątkówki albo na... Musisz być jak facet, kurwa, albo, nie? No. Nie wiem, chuj, nie wiem, jak baba. Nie wiem, czy tak rzeczywiście jest, ale na czacie dużo osób pisze, że Alan, poczułeś się o wiele pewniej w momencie, kiedy pojawili się ochroniarze. Że nie byłeś taki pewien, kiedy ich nie było. Jak się do tego odniesiesz? No to zaraz też zrobimy face to face. No face to face będzie na koniec. Face to face będzie na koniec, aczkolwiek no tutaj chyba będą potrzebne posiłki i nie chodzi tutaj o dodatkowe devolaje. Dobra, kończąc temat, bo nie skończyłeś, czyli uważasz, że dla przeciwnika to rzeczywiście jest skok na zasięgi i na sławę twoim kosztem? Że Denis powstanie, kiedy Alan upadnie, tak? Gdzie jakiego kosztem można się, kurwa, wybić? No, na już kim, się kurwa? Wybiłeś moim kosztem. Na menelu sportowcu? Już się. Na gościu, który jest znany z picia, z ruchania, z ćpania, kurwa? No. Co to są za, kurwa, za grono odbiorców? Co to jest za grono odbiorców? To po co w takim razie imić coś w internecie? Żeby sobie zasięgów porobić. Powiedziałeś, że jestem rozpoznawalny w Polsce, więc najlepiej się, kurwa, przysadzić do chłopaka, który jest dużo lżejszy od ciebie. Czemu się do mocnych zawodników nie sadziłeś? Bo wiesz, że za dwa miesiące będę miał taką walkę, że zmienisz zdanie. No to dobrze. No to bo chcę się bić z najmocniejszymi zawodnikami z Polski. Ekstra. I już taką walkę przyklepałem. Także sobie zobaczę, z kim się będę bił. Samociukiem dostałeś taką w pierdol, że szok. A dlaczego dostałem w pierdol? No. Przez pierwszy minutę w pierdol nie dostałem i wygrywałem tą pierwszą minutę. A dlaczego przegrałem? Rękoma. Bo świeżo wyszedłem z więzienia po tygodniu, zrobiłem dwa treningi, kurwa. Byłem bez formy, a wziąłem walkę, bo miałem taką, kurwa, miałem taką możliwość, że wziąłem walkę, bo walk nie odmawiam. A wyszedłem z gościem, który wygrał całą edycję w Otore. A ja zrobiłem może 2-3 treningi, gdzie ja się, kurwa, ruszać nie mogłem, ważyłem 112 kilo, taka kulka chodziłem, kurwa, taka kłoda. Zmęczyłem się, to się położyłem, zrobiłem podwójną, sędzia przerwa, nawet nie odklepałem, bo nie odklepuję walk. Dobrze, to Denis, w takim razie ostatnie pytanie i przechodzimy do rundy drugiej, gdzie będziecie tutaj mogli sobie rozmawiać więcej między sobą. Szkoda telewizora. Słucham? Szkoda telewizora. No szkoda, dobry ale był. Ale gdyby nie spierdala, by tak nie było. Dobry był, no ale ktoś za to na pewno beknie. Denis, mówisz, że problemem twojego przeciwnika jest to, że nie szanuje ludzi. Mówiłeś o tym w wywiadach. Czy masz jakieś konkretne sytuacje na potwierdzenie tych słów? No chodzi mi o imprezy, o dziewczyny. Nie szanuje dziewczyn. Nie chcę mówić o różnych sytuacjach, bo kurczę, nie powinienem. Bo ich nie było. No jak nie było? To ile razy jakieś dziewczynie przyjebałeś czy coś? Ty jesteś pierdolnięty. A w programie z Klaudią co było? Ty jesteś pierdolnięty. Jakie kopa zajebałeś? Nikomu, kurwa, nikogo nie uderzyłem. Jest na YouTube. Absolutnie. Nie zajebałeś nigdy kopa i przechodziłeś? Nie uderzyłem. Chłopie.
Klaudia dostała ode mnie chlustem i drinkiem w pysk, bo ale ten, mi mówiła, za co już, za co już ją przeprosiłem, powiedziała do mnie cfelu czy coś takiego. I dlatego ją kurwa chlustałem drinkiem. Ale mówiła tylko też, że dlatego. Ją kopnąłeś. Też mówiła, że ją kopnąłeś. Absolutnie jej nie kopnąłem, ty, absolutnie. No ja wiem co innego, mi mówiła co innego. Tak, to wszystko masz kurwa informacje, nie wiem, kurwa, ze skarpetki chyba. Swoje. Dobrze, panowie i panie, 5 lutego Tauron Arena, ogarniajcie pay-per-view, jeden z najgorętszych konfliktów, na pewno myślę, najgorętszy konflikt na High League, jeden z najgorętszych konfliktów w historii polskich freak fightów, więc ogarniajcie pay-per-view, a my w tym momencie przechodzimy już do rundy drugiej. Runda druga, przypominam zasady, panowie, będziecie się tutaj godzić razami werbalnymi, na razie werbalnymi. 5 pytań od Alana do Denisa, 5 pytań od Denisa kurwa, do Alana. O co ja go mam pytać? Nawet nie zapomniałem o tym, że mam przygotować tato. No, domyślam się, ale myślę, że nawet na podstawie tego, co się tutaj dzieje, mamy o czym rozmawiać. Jeżeli nie masz pytań, spoko. Znaczy jedno mam pytanie, dlaczego taki filtr napierdala, jak dziewczyna na story, kurwa? No. Jeśli że se wygładza mordę i jest, kurwa, nie wiem, wolę bardziej przystojniejszy. No, oni zapierdala się zarym codziennie, kurwa. Ale odpowiedź na pytanie, czy co? To ja tylko ci powiedziałem. Wolę filtr sobie założyć. Ale po co zakładasz takie filtry? Kurwa... Wstydzisz się swojej urody, czy co? Nie. No to dlaczego zakładasz filtry jak dziewczyna? No jak tak można robić facet, kurwa? A powiedz mi, jak może być tak? Dlatego mówię, że jesteś pizda. No, bo boisz jak można być taką zdrogowa ciało ciotą? Jeszcze raz. No zdrogowa ciało cipą można być, taką jak ty jesteś. Ja? No. No. Żebyś zaraz do mnie spierdalał. No. To jest pytanie, kurwa? No. No to sobie sam odpowiedz. No, co za kurwa wieśniak, ja pierdolę. Te ironiczne uśmiechy, które za chwilę mogą się kurwa, przerodzić w coś o wiele groźniejszego. No dobrze, no to uznajmy, jakby Alan, no, to było pierwsze pytanie od Denisa, to teraz twoje pytanie do niego. Mogę mu coś dać? Czy możesz mu coś dać? Tak, ale ochroniarze bardzo bym prosił tutaj o... Może ja przekażę, co? Czy... Nie, no, masz cipko kask. No. Spoko. Załóż sobie na face to face. No. Nówka sztuka. Nówka sztuka to... Można przygarnąć. Powróciła tradycja prezentowa. Wystawię na licytację, akurat idzie w ośmiu, więc wystawię na licytację. O, no i fajnie, i przy takiej okazji można coś pozytywnego zrobić. Czy ten... Z różem jest. Ta. Dla ciebie, twój kolor. Z różem, jak dopierdala sobie na buźkę. Twój kolor. I śpiewasz taka baba. No mam talent, może iść, albo no, tańca z gwiazdami. Pójdę, razem z tobą. No ja nie jestem pedałem, dzięki. Ja też nie jestem. No to potem takie propozycje składasz. Wolę wkręcenie bardziej kobiety no niż faceci. Jeżeli masz jaje, to pociągnijmy. No to spoko, no nie wiem. No, nie wiem, jaki masz, nie wiem, jaki, w jakim, to jakim masz kolegów, ale jeżeli ktoś ci ciągnie jajko, no to spoko, nie? Ja pierdolę. Dobrze, no Alan... Konfrontacje słowne to mnie tak śmieszą zawsze, ja pierdolę. Tak? Przy ochroniarze zawsze ja pierdolę. Ale co, jesteś raczej gościem, który lubi rozwiązywać sprawy pięściami, tak? Nie, no, ja się tak z nikim nigdy nie cisnę, gdzie tylko w internecie się prują takie właśnie prójdupy jak on. No. A tak to w oczy nikt mi nic nie powie, no, bo nikt nie ma mi nic do zarzucenia. A to jest akurat chyba normalne, w sensie jest... nawet w sieci w internetu. To jest tak, że wiesz, obrabiają ci tyłek, ale kiedy przyjdzie co do czego, no to dzień dobry, tak, mogę tak, zdjęcie. Tak, no, standardowo, nie? Prują się, zaraz będą dzwonić, zaraz mnie będą się podprówać, a mnie widzą, kurwa, głowa na dół, dzień dobry i do widzenia. I tyle, tak to wygląda. No dobrze, a nie uważasz, że w momencie, bo teraz tam wymieniłeś różne jakieś tam programy telewizyjne i tak dalej, nie uważasz, że na przykład ludzie, którzy po prostu lubią te programy, oglądają sobie po prostu te tam programy, o których mówisz, dla rozrywki, to co, uważasz, że oni są jacyś gorsi czy coś? Nie, broń Boże, nie uważam, że są gorsi, no ja też oglądałem, by się pośmiać z takiego, kurwa, bazna. Ja nie mówię też, że każdy, który brał tam udział, jest takim baznem jak on, na przykład, nie? Okej. Okay. No to Alan, pytanie od ciebie do Denisa, proszę. Ty masz jeszcze 5, ty jeszcze 4. Kmin, myśl. Ja kurwa nie wiem nawet, co go pytać. Co się stanie, jeżeli wielki Denis Załęcki dostanie Bęcki? O, się rymuje się, więc kurwa, to musi być nawet prawda. No, co się stanie? Nic się nie stanie, no taki jest sport. Kurwa. Też to jest jednak sport czy bójka? Nie, tutaj jest sport. Bójka tutaj zaraz może być. Sport, jakbym przegrał, no trudno, wziąłbym to na bary, tak? Ale mogłoby tak być, że jakbym przegrał, to bym tak się wkurwił, żebym zdjął rękawicę i bym ci szczupło najebał. Czy jesteś w stanie to dźwignąć właśnie? Jestem, pewnie, że bym był w stanie to dźwignąć. Czy jesteś w stanie wtedy oznaczać twoje słabość, twoja słabość? Byłbym w stanie to dźwignąć, bo miałeś parę fajnych walk, tutaj ci nie może tego ująć. Potrafisz trafić, jesteś też celny. Jakbyś mnie odciął, no kurwa, no kurwa, nie ma ten, jak to się mówi, jak ja to mówię, nie ma kurwa złych ciosów, tylko źle trafieni. Nie ma odporności na ciosy, tylko są źle trafieni. O, tak powinno być. Tak, żebyś mi odciął życie, kurwa. My się podniósł, to bym ci zaraz rozpierdolił, bo tak nie wytrzymał presji takiej.
Dobrze, Denis, kolejne pytanie od ciebie do Alana. No nie wiem, nie mam pytania. No naprawdę nie wiem, co mam go pytać. Nie interesuje mnie w ogóle, nie wiem, co bym chciał wiedzieć. Tylko o te filtry mi chodziło najbardziej. Dobrze, to Alan, pytanie w takim razie do Denisa, a ty pokmin rzeczywiście. No muszę pomyśleć. Twoje pytanie do Denisa. O co mam go pytać? O co mogę pytać? Szkoda, że tylko mówię, szkoda, że kurczę. Nie wiem, jak to ubrać w słowa po prostu. Czy... Chuj, no nie będę o to pytał, bo po prostu nie wiem, jak to ubrać w słowa. No, mów wprost. Nie będę obierał tego. Nie mam takich pytań przygotowanych. Samożeście się zaskoczyli z tymi rundkami, bo nie wiedziałem, że pytania trzeba zadawać. Oj, no to osoba, która nie przekazała tej informacji, zostaje zwolniona. Jak nic. Mi wczoraj przekazali, miałem tyle na głowie, że zapomniałem. Okay. Ale nie zwalniaj go, bo jest w porządku. No, nie zwalniaj nikogo. Znaczy, to znaczy mi się bardziej śmiać chce, dlatego że... Może też dostanę informację, ale po prostu mam taki natłok kurczę swoich obowiązków. Mi się bardziej śmiać chce, dlatego, bo przed chwilą sobie urywaliście prawie łby, a teraz mi się tłumaczycie jak nauczycielce. No, jestem nieprzygotowany, bo pies jadł mi pracę domową, później się dowiedziałem i w ogóle miałem jeszcze ustawkę i musiałem na jakiegoś gnoja na... Nie no, ale beka beką. No panowie, jakby przed chwilą sobie rzeczywiście chcieliście urwać łby, więc... I jakby za chwilę będzie trzecia runda, gdzie będą dzwonić widzowie i ostatnie rundki i te wcześniejsze rundki udowodniły bardzo mocno, no, że te pytania, tam się nikt za przeproszeniem w tańcu nie... wiadomo co. W trzeciej rundzie? Tak, w trzeciej rundzie. Więc pytanie, dobrze. Czy nie ma jakichś rzeczy, które być może już teraz chcielibyście poruszyć? Ja nie mam nic za uszami. Mhm. Ja tak samo nie. Tak jak już mówiłem, jeden temat wytłumaczyłem, także jak ktoś poruszy ten temat, nie spierdala. Jak ktoś chce o tym porozmawiać, no to prywatnie się do mnie odezwać i tyle. A i tak się nie do mnie razy prywatnie, no bo każdy wie, jakie są konsekwencje. Jakie będą konsekwencje. Rozumiem. Dlatego taki, taki temat będzie, to niech od razu wypierdala i tyle. Czyli sugerujesz, że po prostu żadna z tych osób nie jest, jakby nie ma prawa ci nic zarzucać w momencie, kiedy nie robi tego w twarz. Nikt w Polsce czy na tym świecie nikt nie ma prawa mi czegokolwiek zarzucić. Od zawsze, od małego byłem kształtowany, że trzeba zgodnie z zasadami żyć, zawsze tak żyłem, nie mam sobie nic do zarzucenia i tyle w temacie. Okej. Okay. Alan, no ty uciekasz w telefon, jeśli nie szukasz tam pytań, to za chwilę ci ten telefon zabiorę. Zabiorę i oddam na przerwie. Nie, absolutnie, z tego względu, że nieraz coś na Instagramie napiszło, żebym mógł zapytać albo coś, ale tak akurat nie było. To okay. Mamy twoje pytania, kurwa, nie widzów. No to w takim razie troszkę was podratuję tutaj. Jeśli chodzi, tutaj kolega mówił o tym, jak to mocno żyje wedle zasad. Czy ty masz jakieś zasady, którymi się kierujesz? A wymyślcie w międzyczasie tymi pytaniami, żeby nie było. Każdy ma jakieś zasady, tak? Każdy ma jakieś zasady. Jakimi zasadami ty się kierujesz? Bo tutaj on jakby powiedział swoich, które są bardzo takie... Nawet go nie słuchałem, szczerze mówiąc. Jak się czujesz z tym, że twój przeciwnik cię nie słucha? Siedzi w telefonie. On mnie chuj obchodzi, co on robi. Nie interesuje mnie jego zdanie, nie jego opinia. Okej. Okay. Alan, jakieś pytanie do przeciwnika? Nie za co, jakimi zasadami. To wychodzi przeważnie w praniu, tak? W praniu, w życiu się przeważnie wychodzi. Okej, okay, dobrze. My będziemy w takim razie pewnie niedługo szybciej przechodzić do tej rundy trzeciej, dlatego już w tym momencie mówię wam, jak to działa. Trzecia runda to są oczywiście pytania od was. Dzwonicie do studia, wysyłacie SMS na numer 7270, tam wrzucacie pytanie do osób, które zadają najciekawsze pytania. Oddzwonimy, będziecie mogli pojawić się tutaj z nami na antenie. I przypominam, że warto to zrobić nie tylko dlatego, żeby być częścią rundek, ale także dlatego, że za najciekawszy telefon są nagrody od Genesis, więc naprawdę warto, polecam, zapraszam, nisko się kłaniam, całuję rączki, jeśli umyte, bo COVID. A skoro na tym etapie nie macie pytań do siebie, bo rozumiem, że żaden z was nie ma pytań do drugiego, to zrobimy coś, co myślę, że może się dla was skończyć jeszcze gorzej, niż gdybyście wy zadawali pytania, ponieważ weźmiemy pytania z czatu, więc w tym momencie proszę o najciekawsze pytania z czatu i te pytania właśnie będą się pojawiać w tym momencie. Na telewizorze? Słucham? Na telewizorze? W moim magicznym uchu. Kurde. No. Zazwyczaj tych uszu, że tak powiem, nie korzystam, nie używam, lecę na czyściutko, no ale jak się nie przygotowały dwa gamonie, to co? No trzeba. Życie. No, życie.
Więc czekamy na pytania z czatu. Podrzucajcie najciekawsze pytania do Alana, do Denisa i ewentualnie do mnie. W międzyczasie przypominam, żebyście ogarniali pay-per-view. 5 lutego widzimy się na Tauron Arenie. No, z kim się widzimy, z tym się widzimy. Biletów już nie ma, ale wy możecie zobaczyć nas w pełnej krasie na pay-per-view. Serdecznie do tego zachęcam. Ale to o tym powiem później. W piątek też będą rundki, także powiem wam kto, co i jak, ale to już niedługo. Jeżeli mamy jakieś pytanie z czatu, to proszę bardzo. A ja jeszcze zapytam w kontekście Denisa. Mówisz, że jesteś człowiekiem z zasadami, że tak byłeś kształtowany, wychowywany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy nie boisz się, że udział w walce na przykład z Alanem, wiesz, są różni ludzie, są różne opinie. Niektórzy uważają, że w ogóle ten świat freak fightów i tak dalej to jest szopka, że liczy się tylko prawdziwy sport i tak dalej. Czy nie boisz się, że troszkę tej twojej takiej prawilności stracisz przez udział w takim widowisku? Bo jednak High League to jest bardziej widowisko sportowe niż sport per se. Nie, nie uważam tak. Tak, mogę bić się wszędzie. Jestem tu związany z tą federacją, do innej nie mam zamiaru odchodzić. Nie uważam tego, żebym stracił jakieś dobre imię. Co to ma do tego? Mogę walczyć z kim chcę, kiedy chcę, jak chcę. Wszystko. Okej, to przejdźmy do pierwszego pytania z czatu. Ile panowie macie w łapie? Denis, ile masz w łapie? Nie mierzyłem sobie już chyba z rok czasu. To ile miałeś, jak kojarzyłeś? Kurczę, nie pamiętam. To jest ciekawe pytanie. No, z czatu. Nie pamiętam, chyba jak ważyłem ze 112 kilo, nie wiem, pod 49? 49, całkiem spoko. Nie wiem, ale łapy nie biją. No tak. Znaczy biją, ale w sensie nie obwód bicepsa. Mhm. A u ciebie? Nie wiem, pewnie niecałe 40. Niecałe. Okej. Okay. Mamy kolejne pytanie, myślę, że bardzo dobre. Denis, czy kiedyś przegrałeś na ulicy? Jeśli mówimy o solówkach, nie. A jeśli nie mówimy jeśli o solówkach? Mówimy o jakichś tam walkach drużynowych, gdzieś tam za granicą, tak. Okej. Okay. Możesz powiedzieć, w jaki sposób to się zakończyło? W sensie, jak była konsekwencja tego? Po prostu było ich więcej, byli lepsi, silniejszy sprzęt? Byli lepsi, ale nie zostałem odcięty. Nigdy mnie jeszcze nikt nie odciął. Także tam zostałem kiedyś na placu boju sam, ale no po prostu przegrana i tyle. Z mocniejszą tam jakąś ekipką. No tak, mówi się, że albo wygrywasz, albo się uczysz. No to tak, na pewno to tak, była dla was nauczka. Tak. Alan, kolejne pytanie z czatu. Czy jeśli przegrasz tę walkę, przeprosisz swojego przeciwnika? Nie, nie mam za co go przepraszać. Za co mam go przepraszać? To też, że się prurujesz. To ty się kurwa prujesz. Pruj się prześcieradło. To się może wiesz. Pruj się prześcieradło. No i ty się prujesz. Ty się prujesz, kurwa. Ty kto się pierwszy przyjebał do mnie w internecie jakiś kiepski wywiad, kurde, udzielił? No kto? Nie, no powiedziałem prawdę. Ty. Powiedziałem prawdę. No to kto się przesadził? Ja czy ty się przesadziłeś? Ja odpowiedziałem. Ja się przesadziłem. No ja się przesadziłem, a teraz ty no się prujesz cały czas. No właśnie, ty się przesadziłeś. Ja tylko odpowiadam. I za to konsekwencje będą wymierzone. Dobrze. A chcesz się założyć, że przeprosisz? No, chcesz się założyć? Przeproszę cię. Chcesz się założyć? No, a chcesz się założyć? No. No nie przeproszę cię. A jeśli założymy, to mówisz mi, że przeprosi. Jeśli nie założymy, to nie będę od ciebie tego wymagał. Nie przeproszę. Ale jeśli się założymy, to ci naprawdę oni ci daję słowo nie zakładam, honoru, bo ci nie przeproszę. Nie przeproszę cię, bo nie mam cię kurwa za co przeprosić. Bo się nie zakładamy, ale jakbyśmy się założyli, to byś przeprosił. No i co? No i co? No i co? Tylko ci bym wtedy to udowodnił. Przed z kolegami, Nie z kolegami. No. Dlaczego z kolegami? No panowie, jeżeli stawiacie sprawę na ostrzu noża, to internet na pewno będzie sobie życzył, żeby był taki zakład. To wyższa stawka. Nie chcę żyje własne życie, po co mu problemy, po co? No dobrze, a jeżeli, ja swoje ty, teraz. Jeżeli ty przegrasz, to przeprosisz... Za co, Janku? Gdzie? Ja nie przepraszam ludzi, jak czegoś tam... Nie, ja za to nie lubię przepraszać. Jak coś naprawdę zrobię konkretnego czy coś, to mogę przeprosić swoją mamę, swojego tatę, swoją kobietę, czy nawet swoje dziecko, czy coś, ale tak to nie mam zamiaru... A za ekran przeprosisz? Nie mam za to przepraszać, przecież chyba on to rozbił, nie ja, nie? Nawet nie wiem. Nie przeproszę, bo to jest przypadek. Zobaczymy to sobie w zwolnionym tempie, ale coś mi się wydaje, że to wypadek chyba przy pracy. Panowie, którzy cię powstrzymywali, no ale im nie będziemy raczej. Po stówce się złożą, nie? Z pensji odciągać. No, tutaj jeden pan już jest zdenerwowany. No. Bo Alan go tak zagrzał. Pytanie z czatu, Alan. No. Może żartem, może nie. Czy wykupiłeś dodatkową polisę na życie? Ja ubezpieczony normalnie jestem. Ja już cały czas jestem ubezpieczony. Mam tak samo ubezpieczenie sportowe, tak więc to jest normalne, tak? No bardziej myślę, że tu chodzi o to, czy przed tą walką wykupiłeś jakiś dodatkowy pakiet. A nie, normalnie. To jest normalna walka, więc. No i pytanie, myślę, najważniejsze, które pojawia się na czacie. Czy będą jeszcze dzisiaj jakieś dymy? No będzie face to face, więc myślę, że ja mogę odpowiedzieć, że dymy będą. Tak coś strzelam, co nie?
Okaże się, czy nie otwiera to swoją mordę, czy już się zamknie. To zależy wszystko od niego. No jak znam Alana, no to... No, ja... To nie. I mówię to z całą sympatią do Alana. Dziękuję ci bardzo. Dobrze, kochani, my w takim razie powoli zbliżamy się do trzeciej rundy. Jeszcze czekamy na jakieś jedno, dwa pytanka od was z czatu, ale wy wbijajcie SMS-ka 72550, wysyłajcie swoje pytania na najciekawsze pytania. Najciekawsze pytania zostaną tutaj przeselekcjonowane i wybrane. Będziemy do was dzwonić, będziecie w studiu, będziecie mogli zadawać te pytania. I pytanie do obu panów, szczególnie myślę, biorąc pod uwagę, że no, Alan, na konferencji miałeś z matematyką pewne problemy. Tam, zmęczony byłem, się te pomyliłem. I znowu te wymówki, aha, nie? Zestresowany byłem. Żart żartami. Ale pytanie z czatu, ile to jest 3 razy 3 plus 2? No 3 razy 3, no mnożenie jest pierwsze, tak? Nie. Ja tutaj, nie, mnie nie pytali. Kurwa. Ja pierdolę. 3 plus 3 razy 2, no to 3, 5, ja nie wiem, kurwa. Ty. 3 razy 3 plus 2. 9, pierdolę, 11. Nie, kurwa. Ale pytanie jest do obu, Denis, jakby nie uciekniesz. Ale powiedział pierwszy. 3 razy 3 plus 2. No 11. A tutaj? To mi się tak wydaje. No. I teraz, moi drodzy, podtrzymamy ich w niepewności, czy to jest prawidłowa odpowiedź, poznamy odpowiedź w kolejnym odcinku rundek. To jest ten, to jest... Nie, no kolejność jest taka, że najpierw jest mnożenie, później jest dodawanie, więc... Wiesz, jak nie czegoś nie praktykujesz. On pomyślał pewnie o tym, to się zawsze zadaje, bo takie jest troszeczkę... Tak, kolejność jest inna, że jest dodawanie najpierw. Pomyślał, ale odpowiedział dobrze. No to widzicie, jakby ostatnim razem mieliśmy podchwytliwe zagadki, dziś mamy matematykę, a już w piątek najpierw zajmiemy się... Najpierw mnożenie, a potem dodawanie. Słucham? Tak? Najpierw mnożenie, później dodawanie. Tak, no bo mówiłem już przed chwilą. A już w piątek zajmiemy się anatomią człowieka. Chociaż jak za chwilę oni tutaj staną do face to face'a, to za chwilę znowu będziemy mieć anatomię człowieka. Dobra. To jest stres, kurwa, widzisz, to jest, wiesz... Więc myślę, że jeszcze... Się zastanawia, powiedz może 11. Zobacz, kurwa, on nadal myśli. Nie, się rozmyśliłem akurat, wiesz? Nie myślałem o tym akurat, wiesz? O czymś innym myślałem. Tak, Alan, 11, w porządku, dobrze. Nie. W takim razie... Też mi się tak wydaje, powiedział. No, tak. Ale ja teraz nie żartuję. Po prostu bardziej chodzi o to, jak bardzo się 9, tym, 9. Jak bardzo się tym przejąłeś. No nie, nie przyjmuję. On nadal liczy, kurwa. No, wiesz, to nie, mam nadzieję, że obaj... Ale memy będą teraz, co? Ale ja mam nadzieję, że wy obaj liczycie na to, że wygracie, więc to jest, wiecie, znane powiedzonko, umiesz liczyć, licz na siebie. Wam zostało liczyć na wasze pięści. Dobrze, kochani, w takim razie ostatnie pytanko z czatu i przechodzimy do trzeciej rundy. No dzisiaj panowie nam się nie przygotowali, ale na szczęście jest to bardzo cenne, że jesteście z nami, możemy korzystać z waszych pytań, no a na pewno na kolejnych rundkach będziemy bardziej egzekwować, żeby panowie się przygotowali, chociaż nie ukrywam, że mimo tego, że się nie przygotowali z pytaniami, wydaje mi się, że dymy, energia, emocje to wam wszystko wynagradza. A tymczasem ostatnie pytanie z czatu do was obu. Czy po tej walce, lub dziś, lub ogólnie, kiedykolwiek, czy podacie sobie ręce? Nie, dopóki mnie nie przeprosi, mu ręki nie podam, bo nie będę podawał ręki osobie, która mnie obraża. I to jeszcze, gdyby nie wjechała na pewien temat, podam mu rękę, nie ma problemu. A że wjechała na taki temat, którego nie powinien poruszać, no to nie podam, dopóki mnie nie przeprosi. No i tylko i wyłącznie o to. Ja nie mam za co przepraszać, kurwa. No i w tyle temacie. Chłopaku, nie mam za co cię przepraszać. Czyli ty mu nie podasz ręki, a ty jemu? Ja nie mam za co go przepraszać. Okej, okay. Nie przeprosisz go, więc nie podacie sobie rąk. Dobrze. Myślę, że sytuacja jest absolutnie na tym etapie jasna, więc nie pozostało nam nic innego, jak przejść do najbardziej przez was wyczekiwanej trzeciej rundy. Więc panie i panowie, oficjalnie w tym momencie zapraszam. Runda trzecia! I pozdrawiamy serdecznie Ebe, który się musi w tym momencie doskonale bawić. Trzecia runda oczywiście, troszkę jak w familiadzie zawsze, druga runda jest trudniejsza, a u nas trzecia runda jest najciekawsza, bo to wy jesteście tutaj głównymi prowodyrami całej akcji. Wysyłacie SMS-a 72550, najciekawsze pytania zostają przez nas wybierane, dostajecie się na antenę, a jeżeli pytanie było naprawdę najciekawsze z tych, które tutaj padną, wygrywacie nagrodę od Genesis, najbardziej kompletnej marki dla gracza. Przypominam, że Genesis jest także sponsorem rundek, a skoro mowa o sponsorach, pamiętajmy o oficjalnym bukmacherze Fortunie. Zakładamy Kłady na
Hajlik wyłącznie u naszego sponsora Fortuna. Galę możecie obstawiać na stronie www.efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeśli macie 18 lat, możecie skorzystać z oferty naszego sponsora Fortuny. Pierwszy zakład bez ryzyka do 600 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod Hajlik. Możecie sprawdzić kursy na wszystkie pojedynki, a Fortuna to jedyny bukmacher na rynku, który ma ofertę na galę Hajlik. No i warto też powiedzieć, że faworytem w tej walce, Alan, nie jesteś. My nie, czekamy oczywiście na wasze telefony. Ja lubię być z pozycji underdoga. Mnie to bardzo, bardzo motywuje, wiesz? Mhm. Ja lubię być w takiej pozycji. Okej, a dlaczego cię to śmieszy? Nie, przypomniałem sobie o czymś innym, wiesz? Przypomniałeś sobie, że jednak dodawanie jest przed mnożeniem? Nie, czy... no. O czym sobie przypomniałeś? Proszę bardzo, podziel się. Podziel się zresztą klasy. Nie. Wszyscy się pośmiejemy. Oho. Numery się zapisują, nie? Jak dzwonią? Słucham? Numery się zapisują, jak dzwonią? Chyba tak. To dobrze. A co? Dzwońcie z abonamentu. Że później, bo wiadomo, kto się pruje. Aha, dobrze. No Denis jakby zakłada, że będziecie się do niego pruć. Jeżeli nie, chcecie, no to jest wasza okazja. Nie zakładam, bo on taką nadzieję, że jakieś tam normalne grono będzie dzwoniło, a nie jakieś kurwa takie przychlasty jak on. To w internecie no i tylko potrafią się podprówać, a nie potem się, co potrafią potem, w internecie się zachować. Co potem się dziwi, że ja odpowiadam. A nie tylko zakładają kominiarkę i siedzą za ekranem, kurwa. Co? Jeszcze? Nie mówię do ciebie. Mówię do widzów. Że co? Ja i to trzeba. Ale porównujesz mi do mnie, tak? Porównujesz i do mnie. No, że się podprówają, no. No tak. A ty przynajmniej się podprówasz tutaj, a nie w kominiarku za ekranem. No. No dobrze, no to za chwilę wrócimy do tematu, kto się pruje, a tymczasem mamy pierwszego gościa. Kogo witam, kogo goszczę? Siema, tutaj Maciej z Poznania. Cześć Macieju. Cześć wszystkich. Hej. Siema. Ja tutaj mam pytanie do Alana. Proszę. Kurwa, to coś do mnie dzwonić. Dobra, ja mam teraz zagadkę, nie? Ktoś, kto to zrobił, to sprzedał. Ktoś, kto to kupił, tego nie miał, a ktoś, kto to miał, tego nie widział. Podpowiedź. Jeszcze raz. Dobra. Ktoś, kto to zrobił, to sprzedał, nie? Ktoś, kto to kupił, tego nie miał, a ktoś, kto to miał, tego nie widział. I w tym wylądujesz po walce. Ja chyba wiem. Dawaj mordo, mów od razu co to jest, bo on i tak ja, nie ogadnie. Ja chyba wiem, mogę spróbować? No i zajebiście, i tak trzymaj. Dobrze, jazda z nim, Nie usłyszałem, jaka była odpowiedź? Trumna. No tak właśnie myślałem. Tak właśnie myślałem, wszystko się zgadza. No dobrze, ale to nie było pytanie, to była zagadka. Czy chcesz zadać jakieś pytanie Alanowi albo Denisowi? W sumie Alan, no jak się przygotowujesz do walki, powiedz mi intensywnie? Tak jak widać na moim Instagramie. No, chociaż wszystkie oczywiście też nie stawiam. Ale nie śledzę, więc... To zacznij, to powiem ci, że bardzo mocno się przygotowuję, bardzo się przyłożę do tej walki, do tych przygotowań zresztą. Powiedz dobra, mi. Pierwsza czy druga runda? No. Macieju, bo tak? Dostałem informację, że to w SMS-ie jakby wysłałeś inne pytanie i prosilibyśmy o to, jeśli można. O to drugie? No o to, które wysłałeś w SMS-ie, które zostało jakby wybrane. No tak. Skoro Alan był takim kozakiem i tak dalej, to czego uciekał w lewo zamiast w prawo i się napierdalać na wizji? Tylko skakał jak jakiś skoczek, kurwa. Bo jest pizdą, bo jest pizdą. Dlaczego uciekałeś od przeciwnika, a nie dobiegałeś do niego? Widzisz, takie ludzie mają o tobie zdanie w Polsce, że jesteś taką kurwa skaczącą małpką, kurwa. Dobrze. Z czekającym pieskiem. No to zobaczymy piątego, no zobaczymy, że się ciebie. A to nie chodzi o to. Nitro, kozak w necie, pizda w świecie, nie? No ja nie jestem kozak w świecie, ja mam kurwa jaja i wychodzę do walki. Nie jest, no. Masz jaja, no to czemu skakałeś? Nie jesteś kozak w świecie, zajebiście to, że się przyznałeś. Co? Że co? Jajco. No że, ja nie jestem. Że nie jesteś kozak w świecie. No nie jestem kozak, bo jemu chodziło pewnie to w internecie, o to, świat to internet, no. Nie. To co teraz rozpierdalasz? No przede taki wszystkim... Taki kozak, a w lewo pobiegłeś zamiast w prawo, tylko skaczesz. I jak zobaczysz na przebicę, to masz niby gardę, ale uciekałeś w lewo zamiast w prawo. To a co cię to interesuje? No to kurwa, będę chyba robił co będę chciał. Aha. No. To zmęczony jest, dużo trenuje, może mu się kierunki powaliły. A to, że wyjdziemy na rękawice, to nie jest. A to, że wychodzimy na rękawice, to nie jest żadne odzwierciedlenie, że ty masz jaja. Chłopie, ja walczę z gościami, też potrafię walczyć na sparringach. Z tego co wiem, że mają po 60 kilo, 70 i mi napierdalali, kurwa, normalnie. Że 60 kilo z tobą się biło? No to się jak kogoś przygotowaliśmy czy coś, no to kurwa na minutę schodziłem. Kogo ty masz przygotowywać, jak ty się bić nie umiesz? Jak ty nie masz techniki w ogóle. To czemu spierdalać, jak się nie potrafisz? Nie masz techniki. Włączysz wiatrak i tyle. Jak widziałem? Chłopie, jak ja mam lepszą technikę od ciebie. 100 razy lepiej cię kopię, 100 razy lepiej uderzę rękoma. Widziałem twoje Alan, a ile was wygrałeś na fejmie, powiedz mi? A widziałeś, z kim się biłem? Ale on nie zapytał. Ile was wygrałeś na fejmie? Jedną.
A ile przegrałeś? Dwie. No to tyle w temacie. No i dobrze. Coś jeszcze? No dobrze, aczkolwiek, no, nie, trzeba przyznać, że przeciwnicy naprawdę, no Pająk to jest... Pająk to jest kot, no Tańcula też to jest zawodnik, myślę, wysokiej klasy. No tak czy siak, dziękujemy Macieju i czekamy na kolejne telefony. Dzwońcie. Dzięki, pozdrawiam. Trzymaj się, byku. No. Alan, widzisz, to jest tak, że część ludzi będzie miała taką opinię, ale że... Ale ja to wiem, ja się z tym liczę, ja to wiem. Mówię, mam za sobą też spore grono osób. Mam za sobą spore grono osób, ale tak samo są za Denisem, tak, więc... Więc po prostu tak, takie jest życie, tak? Taki jest ten sport. Każdy ma swoich fanów i ma hejterów. Mhm. Czyli uważasz, że ludzie, którzy są jakby przeciwko tobie, to nie są po prostu ludzie, którzy... To są za nie, no to jest proste. Tak? No tak, tak, ale bardziej chodzi mi o to, że to są hejterzy, czyli że jakby to... Znaczy powiem ci, że dużo osób też pisało mi, że nie nie są za mną, to tak, piszą do mnie tak... Nie lubię cię, ale w tej walce jestem za tobą na przykład. Tak piszą też. Okay. Nie lubią cię, nie przypadają za mną, ale są na przykład w tej walce za mną. Okej. Okay. A ty spotykasz się z taką sytuacją? Że ludzie piszą, że ludzie cię nie lubią, ale w tej walce ci kibicują? Nie. Na pewno spotykam się z taką gadką, jak piszą do mnie na Instagramie czy na Facebooku, że na początku jak udzielałem wywiadów, mnie bardzo nie lubili. Tak, ale ja się bardzo stresowałem pierwszymi swoimi wywiadami w życiu, jak walczyłem na gołe pięści. Teraz mówię otwarcie, jak jest, praktycznie się nie stresuję. Jestem szczery ze wszystkim, co zawsze powiem. I ludzie uważają mnie za normalnego, charakternego, w porządku, szczerego chłopaka. Tego zmienili zdanie o mnie o 180 stopni, można powiedzieć, w ciągu pół roku. W tym momencie, to dobrze, że tak powiem, że masz okazję ćwiczyć tę swoją tremę, czy raczej brak tremy, bo w tym momencie ogląda nas 46 tysięcy osób. I 46 tysięcy osób niechaj wie, że należy kupować pay-per-view na 5 lutego na Gale High League, bo będzie się działo. A w tym momencie zapraszamy również te 46 tysięcy osób, a co najmniej 46 tysięcy i 3, i tutaj nawet więcej, do tego, żeby posłuchać kolejnego telefonu. Kogo witam, kogo goszczę? Cześć, Marek z Krakowa. Siemanko, cześć. Mam pytanie najpierw do Pawłowskiego. Proszę bardzo. Ile kosztował ten telewizor po wsłudze, który teraz tam rozwalamy? Wie pan, no ja to nie pracuję w żadnym Mediamarkcie czy tam Saturnie, ale no panie 500 powiem, bez kozery, aż mi mikrofon spadł. Dobra, mam pytanie do Alana. Która federacja, z której walczył, płaci najwięcej? Nie musi podawać kwot, tylko po prostu, która najwięcej zapłaciła mu za walkę? Nie chcę też o tym gadać, bo to nie są chyba tematy, o których mogę gadać. Trzymają mnie kontrakty, trzymają mnie. Znaczy nie musisz powiedzieć ile konkretnie, ale po prostu. No to ja wiem, że nie muszę mówić, ale też nie mogę mówić, która federacja najwięcej płaci, więc bo to są takie są zawarte w umowie. A czy wiesz, no możesz pod warunkiem, że jest to High League. Wiesz. No więc no nie mogę takich. Ja mam pytanie jeszcze do Denisa, po prostu czy dużo sterydów bierze? To jest samo, ale tam nie mam żadnych tam spiny, tylko czy po prostu bierze, jak tak. Czy bierzesz dużo sterydów? Bierę dużo sterydów? Mhm. Nie. A z czego ty kurwa? Czekaj chwilę. Z czego ty kurwa rżysz? Rżysz widać. A co widać? No pompowany jak balon jesteś, a... To, że jest napompowany, ja tam genetykę chłopie, ja mam taką genetykę za ojcem kurwa. Ja naturalnie ważę 100 kilo. Jeszcze 6 lat temu w ogóle tak nie wyglądałem. A to 6 lat temu, a teraz mam 24 lata, 3 lata miałem 6 lat temu ile miałem? 18 lat. Tylko bez pytań matematycznych, błaga. No. Ale dobrze powiedziałem. Dobra, okej, to wszystko, to bardzo dziękuję za odpowiedzi. No i jakby co, mordeczko, ja też mam taką genetykę, zapamiętaj, trzymaj się. No pozdrawiam, dzięki. Cześć. Dużo różnych kwestii tutaj padło, ale pociągnijmy ten temat, bo mówisz... Ja napierdolę sterydami, to będę 130 kilo ważył, kurwa, chłopie. Kurwa, zajebiście. No, więc mnie pierdol głupot. Wali, jeśli leci... Ale po co mam wali, jak ja wolę mieć w miarę sportowaną sylwetkę i też planuję sobie do 100 kilo zbić. Póki co to jesteś ulany, kurwa. Chłopie, mam większą kostkę od ciebie, kurwa, na pewno. Pokaż. A to pokazywałem, jakbym mały, kurwa. No, właśnie. Ci mogę pokazać, ale z bliska. Dobrze. Denis. Ty coś masz ciągoty do tych chłopaków. Ile ważysz? 86 kilo, 85. To chłopie, weź zdaj mi tutaj kurwa, rozbij się, pokaz widzom, jak wyglądasz. Jesteś kurwa zalany, kurwa baranem. Nie, no nie jestem zalany. No jak kurwa nic, jak no, jesteś, nie chłopie. No wiecie... Ja ważę 85 kilo, to ja bym tak był wyżyłowany, że ja pierdolę. Dobrze. Panowie, wiecie, do czego nie to prowadzi. O mojej sylwetce. Albo o tym gadacie, albo pokazujecie. Innej opcji nie ma. Zobaczą wszyscy na ważenie, na walce, tak? Czy pokażecie, że tak powiem, czy... No na ważeniu tylko będzie, prośba, na ważeniu nie, będzie uważajcie na mikroporty. Nie, no nie będę się rozbierał teraz. Na ważeniu. Nie jestem, kurwa...
No dobrze, no to panowie, macie w takim razie dodatkowy cel, żeby się dobrze pokazać dzień przed galą na ważeniu. Czy ja mam wyjebane swój bieg, no wiesz, on coś tam chce udowodnić i mi to coś zarzuca, kurwa. No ale wracając do tego tematu, bo wiesz, mówisz, że jesteś prosty, szczery, charakterny chłopak. Jeśli chodzi o sterydy, kiedykolwiek coś było? Tak, kiedyś brałem sterydy. Aktualnie biorę krótkiego teścia raz na 3 dni, jak ktoś coś się zna na tym. I moim zdaniem to nie jest, kurwa, jakoś bardzo dużo. Kto ma wspólnego coś ze sterydami, to wie, jak jest. I też chyba coś mieliś wspólnego, kolego, także wiesz, ile to jest centymetr krótkiego testosteronu, tylko krótkiego testosteronu, to chyba wiesz, czy to jest dużo, czy nie. Mhm. Więc sobie sam możesz na to pytanie odpowiedzieć. Co to za wigilia? A nie jestem z osób, które farmazony sieją. Co to za wigilia, jak nie bijesz teścia? Dobrze, ciśniemy z kolejnym telefonem. Kogo witam, kogo goszczę? Witam z tej strony, Marcin z Leśnej Doliny. Cześć Marcin, hej. Witam, miałbym jedno pytanie do Alana, można? Proszę bardzo. Pytanie brzmi takie, czy ma już zakupiony podwójny suspensor na walkę? Mam zakupiony, bardzo dobry, metalowy, stalowy. A teraz tak na poważnie, bez żartów, to dlaczego na przykład każdy cios brzuch musi zahaczyć no, o genitalia? Ziomuś, bo on jest pizdą. No nie, no i po co się udzielasz, no i po co wyzywasz, kurwa? No bo tylko kapiszonie jeden, po co mnie wyzywasz ty? No po co? No widzisz, no, sam się prujesz, kurwa, a potem mówisz, że ja cię wyzywam. Dobra, pogadaj sobie, no jeszcze ale, możesz. No ale odpowiedz na to pytanie. Mówię, jest oczywiście kąśliwe, ale... No nie jakieś zahaczenie o brzuch. No to jeżeli, kurczę, ktoś mnie kopi, gdzie często było, zresztą było zauważane to na slow motion, gdzie rzeczywiście dostawałem po tym kroczu, tak? Więc to było zauważone na slow motion, więc ja nic nie udaję. Mhm. Ty akurat jakby, Denis, tego tematu nie poruszałeś. W jakiś sposób też jest to coś, co sprawia, że nie szanujesz swojego przeciwnika? A jakie pytanie? Bo sorry, no, że, no właśnie te ciosy w krocze, które no, niby nie widziałem, ale słyszałem. Nie widziałem, ale słyszałem. To jak kolega tam zauważył, co tutaj jest, co telefonuje do nas, to pewnie ma słuszną uwagę, bo już to słyszałem wiele razy. Okay. I dlatego powiedziałem, że jest pizdą. Marcinie, czy masz jeszcze jakieś pytanie? Nie, to już wszystko wyjaśnione. Znaczy to było wszystko wiadome, no to pozdrawiam. Pozdrow. Dobrze, trzymaj się, hej, cześć. No kurczę, powiem szczerze, jak na razie, Alan, te pytania są bardzo jakby przeciwko tobie. No bo jak ktoś jest normalny i ma mózg, jest inteligentny, to zobaczą, że jestem normalnym chłopakiem, a tutaj jest zwykła dętka siedzi obok mnie, więc będą się pruć do niego, nie to do mnie, zobaczysz, tak? Kurwa, a jak będzie ktoś dzwonił, będzie się pruł, no to dla mnie to jest zwykły, kurwa, nieudacznik życiowy, który siedzi za kamerami, przy laptopie albo przy komputerze w kominiarką, kurwa, na mordzie. I tyle masz życia. A tu dzwonią normalne chłopaki, które ci powiedzą to prosto w mordę. No z tego co słyszę, to co kurwa, coś sami maulaci, kurwa, przed komputerem. Ale takie maulaci ci prosto w mordę to powiedzą, bo się ciebie nie boją. Nie powiedzą. Nie powiedzą. Jak ja zaraz ci przyprowadzę 15 lat, to ci zaraz ci nakapię na dupę. Dobrze. No jeżeli będzie ich 15, to no tak. Każdy z nich pojedynczo mu wpierdoli. Tak, pojedynczo to na pewno. Ci pokażę, jakich mam maulac, bo to by ci wpierdoli raz, dwa. No Denis, masz dosyć ciekawą... Nie, bo to na gołe pięści byś nie wyszedł. Sorry, oni się biją tylko na gołe pięści. No powiem, że takiej walki byś nie podjął. Na gołe pięści? Gimbusy? Kurczę, hardkorowo, grubo. Powiedz mi, i tak nie jego liga. Denis, bo trochę tak z tego, co mówisz, wynika, że są jakby dwa kierunki. Albo ktoś jest sztywniutkim ziomeczkiem i to jest i wtedy jest jakby po twojej stronie i widzi, że ty jesteś normalny, szczery i tak dalej, i tak dalej. No, a jeżeli nie, no to od razu jest fają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy rzeczywiście dla ciebie to jest takie bardzo zero-jedynkowe, że jeżeli albo dla mnie ktoś jest normalny, albo dla mnie ktoś jest zwykłą parówą. Dla mnie to nie ma półśrodków. Chodzi mi bardziej o to, czy każdy, kto się z tobą nie zgadza, nie wiem, rozmawiacie o czymś i ktoś się z tobą nie zgadza, to z automatu jest zły i niedobry? Nie, broń Boże, broń Boże. No, kto się czepia o rzeczy, które nie powinny być miejsca. Kto się pruje, kto się pruje do mnie, a nie zna w ogóle tematu, kto się wypowiada na temat, o którego w ogóle nie ma pojęcia. Nie wiesz, nie wie od A do Z, tak? Jak czegoś człowiek nie wie, no to się nie wypowiada. Dla mnie to jest normalne. Nie można kogoś oskarżać o coś, co kurwa nigdy w życiu nie zrobił. Bo jak ktoś ma jakiś problem, niech przyjedzie, wyjaśni mu się od A do Z, jak to wyglądało i zmieni zupełny punkt widzenia. A jak ktoś coś ci pokazuje i ty patrzysz, o kurwa, co za łeb, co on w ogóle pisze? No tak wiadomo, jak się jest mało inteligentny gościem, no tak kurwa, to tak się dzieje. A jak ma się mózg, to się zrozumie. Rozumiesz, o co chodzi? No tak, no jakby fałszywe oskarżenia mogą komuś nieźle narobić syfu. To na pewno. Mogą narobić syfu, tak. Alan, pytanie do ciebie, bo no, tak jak mówię, widzimy, że tutaj te telefony jak na razie są mocno negatywne. Ja jestem skupiony na was. Mogą mnie obrażać, mogą mi cisnąć
ja się tym nie przyjmuję, jestem skupiony już na walce, zostało ile raptem 10 dni, tak więc ja jestem skupiony na walce, nie przyjmuję się, ale nie o to pytam, ale bardziej chciałem zapytać o to, czy nie wydaje ci się, że to może być z tego względu, że no ty jesteś o wiele bardziej popularny w internecie niż Jaki niż bardziej Denis? Popularny on jest w internecie? Chyba w sensie, z chyba w sensie, w sensie, wiesz, chodzi mi o poziom, wiesz, tam, no, nawet jeśli patrzeć na lajki... Ja nie uważam się za osobę popularną, uważam się jakoś tam w małym stopniu, ale... No daję ci trochę... Bardziej chodzi mi o to, że po prostu ma więcej tych followersów, więc skoro więcej osób cię śledzi, no to tych hejterów też będziesz miał więcej, wiesz co, nie? Połowę to ma wykupione, kurwa, z Indii. Ze sranych, no, tak. Okej, okay, to za chwilę... Jedno konto mi ukradli w tamtym roku i po prostu zbudowałem, teraz rok czasu praktycznie budowałem te konto, tak? I no i prawie 100 tysięcy masz. No nie są to kupione, nie są to kupione followersy i tak dalej, tak więc no co. Za chwileczkę... Zresztą złapało pomysł ostatnio po mnie z blokadą konta, więc... Jeszcze raz co? Zgapiłeś po prostu pomysł, kurczę, ode mnie, że z blokadą konta... Nie, zgapiłem to od Kuby, który prowadzi social media High League'a. Akurat dziwnie akurat po tym, jak ja zablokowałem konto, od razu ty to... Nie, również mi Meduza, który walczy na High League'u, też mi powiedział, żebym zblokował sobie na profil prywatny. Dobrze. W sensie wtedy dlaczego ja miałbym to, dlaczego miałbym to po tobie spapugować? Dlaczego akurat po tobie? Bo dziwnie, akurat ja zrobiłem to i zaraz ty zrobiłeś, patrz... No dobrze, zapytaj się Meduzy, zapytaj się tej kolegi od razu, bo tutaj obok siedzi, to ci od razu to potwierdzi. Nawet chyba SMS-y ma. Dlatego nie pierdol głupot, jak czegoś nie wiesz. Dlatego o to mi chodzi. Ktoś czegoś nie wie, a się wypowiada na przykład. I gdybym ja tutaj riposty nie powiedział, no to każdy by tak myślał, że sobie spodnie ściągnąłem, rozumiesz? A tu masz jednego świadka naprzeciwko siebie, który ci zaraz może powiedzieć, jak to wyglądało. Dobrze. Podaję prosty, głupi przykład, nie? Dobrze, to w porządku. No ja wam mogę tylko powiedzieć, że profil High League można polubić i nie trzeba, on nie jest tam zblokowany czy prywatny. Zresztą Arkadiusz Pan Pawłowski na Instagramie, Pan Pawłowski też można i nie ma żadnego problemu. Uczciwie, kulturalnie, na czyściutko. A skoro już mowa o kulturalnie, na czyściutko, zobaczymy, czy tak będzie z naszym kolejnym gościem. Kogo witam, kogo goszczę? Cześć, witam. Patryk z Poznania, kolejny raz. Cześć Patryk, mam siema. Nowe pytanie do Denisa. Bo jak wiadomo, odpowiedział mi, że brał sterydy, to mam pytanie, bo jak wiadomo, pewnie dużo osób w Polsce nie tylko bierze te sterydy. I to czy to zawodnicy, czy tam normalni goście. Ja mam pytanie, czy od sterydów maleje. To jest takie już odpowiedź dla wszystkich z Polski. Dla osób, które po prostu biorą albo chcą wziąć i po prostu skoro brał, to może podzielić się informacją taką. To jest kontynuacja tematu, kolego, jeśli masz jaja, to pociągniesz. Powiem ci kolego, nie biorę od wielu lat tych sterydów i nie mam z tym problemu, ale słyszałem, że osoby, które biorą już tak można powiedzieć 12 lat, mają z tym problemy, ale nie wiem, czy chodzi o wielkość tego czy tego. Czyli... Nie chcę poruszać takich tematów, bo takie tematy tak dziwnie, kurwa, dzieciaki oglądają, wiesz o co chodzi? Trochę tak, w sensie, ale nie, ja nie zauważyłem u siebie. Rozumiem, że nie polecasz brać takich rzeczy, jesteś anty teraz, czy raczej jesteś taki, że można, ale z umiarem? Nie jestem anty, nigdy nie będę, ale jestem za tym, że można brać, ale z umiarem. Na przykład osoby po 40 czy po 35 roku życia, lekarz wskazuje brać 1 cm teścia, ale aptecznego setki raz w tygodniu. Dobra, także... Alan, do ciebie też mam pytanie, czy ty też brałeś albo bierzesz, tak szczerze, sterydy? Tak, jakieś? kiedyś, tak, jak najbardziej, ale nie, nie były takiej znacznej ilości. Ja jestem bardzo podatny na jakieś takie bodźce zewnętrzne. Ja mówię, że jak ja nawet systematycznie biorę odżywki, bądź teraz peptydy biorę, to mój organizm jest bardzo podatny na te bodźce zewnętrzne, tak więc ja też sobie nie mogę pozwolić, żeby brać sterydy z tego względu, że ja szybko puchnę wodą i nachodzę tą wodą i po prostu ciężko mi się potem trenuje. Też mam pytanie, wy jako zawodnicy możecie wiedzieć, jak to zrobicie, pewnie znacie wiewióra, co wiewiór może brać, że mu tak się ja spucha? No nie wiem, ja sterydów nie biorę, a i tak puchnę, stary, więc jakby czasami to jest proces. Nie, ale może to myślicie po prostu, jakieś podejrzenie po prostu. Jakieś podejrzenie, znacie wiewióra, kojarzycie wiewióra? Kojarzę. Nie wiem. Tak się ja spucha tak szybko, wiecie chyba, jaką masz szyję, nie da się go udusić. Drugi Tyson. Tyson też miał taką szyję. Ma. Tak, ten Tyson... Tyson. Odbitki, tak. Nie Mike Tyson, bo no. Ludzie mogą... Mike Tyson, okej. Okay. Myślałem, że mówisz o tym Tysonie odbitki na... Na głowie pieśni, nie. Okej. Okay. Pawłowski, pytanie do ciebie, a ty kiedy będziesz się bić w końcu?
No, cały czas czekam na satysfakcjonującą mnie ofertę. Ja jestem ciężki do zdobycia. To musisz się do Marcina Lejmana zgłosić. Dzięki, pozdrawiam. Ja też pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy cały Wieluń. Tak, dobrze. Jedna rzecz, która też, w sensie ja się bałem, powiem szczerze, jak padło to pytanie o to, czy tam maleje, czy coś, że powiesz, no jeszcze nie zdążył, ale jakby jest to rzeczywiście, jak widzicie, no te pytania na żywo to jest straszna dzicz, nigdy nie wiesz, co dostaniesz, nigdy nie wiesz, czego się spodziewać, ale chciałem właśnie podpytać troszkę o ten temat, bo nie skończyliśmy jakby tego tematu, czyli czy to nie jest po prostu tak, że wiesz, że tych hejtów, czy nie wydaje ci się, że tych hejtów masz więcej, po prostu dlatego, że jakby zasięgi masz większe, więc wiesz, to jest tak, że jeżeli masz milion fanów, no to będziesz miał jeszcze więcej hejterów, niż jeżeli masz 100 tysięcy fanów. Nie ma większych zasięgów, spójrz na YouTube, to tam są zasięgi prawdziwe. Powiem ci tak, jeżeli chodzi o... Ma zasięgi teraz dzięki mnie, a nie ja, kurwa, dzięki Menelowi. No, proszę cię. No i o, to ty weź, wpisz sobie na YouTube, to sobie, proszę, kurwa, zobacz. Ty masz, kurwa, zasięgi, mówi się, że masz wykupionych mnie, obserwujących. Ja, to ty masz dzięki mnie zasięgi, nie ja tobie. Co ty pierdolisz? Zasięgi lepsze mam dzięki tej federacji High League, bo poznało mnie szersze grono odbiorców, to jest zupełnie inne grono, w której się obracałem. Poznali mnie, zobaczyli, no dzięki, jak, zobaczyli dzięki mnie, jaki walce jestem. Ze mną. Dzięki walce ze mną. Nie, to mi tak bym tutaj walczył. Miałem walczyć z dwoma zawodnikami. Dwóch na jednego, tak miałem walczyć. Takie było pierwsze założenie. O, powiedz coś o tym, to jest ciekawe. Z kim taka się pierwsza była propozycja, że dwóch facetów ma się bić ze mną, nie? Jakichś dwóch też nasterydowanych, czy kulturystów, czy coś. Czujesz się komfortowo w takich zestawieniach? Miałeś okazję? No pewnie. Bardzo już na drugą walkę bardzo chciałbym walczyć właśnie z takimi dwoma zawodnikami. Ale oczywiście sama stójka, nie? No bo w parterze to jak dwóch zapią, no może być ciężko, nie? Bo zajdą jeden w nogi, drugi mnie wstrzyma, wiesz, a tak to w stanie stójce, no możemy się troszeczkę pobić. Nie odbierz tego źle, ale ty jesteś trochę taki walnięty, nie? W sensie ty lubisz jakby ten dreszczyk emocji i jakby nie boisz się niczego. Przynajmniej znaczy, taki obraz się rysuje. Głupi się nie boi niczego. Każdy tam odczuwa jakiś strach, ale mi charakter na przykład nie pozwala walk odmawiać, czy dwóch na jednego, czy trzech na jednego, zawsze wyjdę, nie? No to nie cofnę się nigdy na przykład, mocne nie? Mocne pytanie, czego boi się Denis Załęcki? Czego boi się Bad Boy? Albo kogo? Czego się boję? Boję się o zdrowie swojej córeczki, żeby się nigdy nic nie stało, na przykład. No. To bardzo chwalebne. I tylko chyba o to myślę, że zaskoczyłeś. Dobrze, Alan, podobne pytanie. Alan, podobne pytanie do ciebie. Czego boi się Alan Kwieciński, albo kogo? Niczego się nie boję. Niczego się nie boję. Mówię, wygram, przegram. Nic nie tracę. Znaczy jak wygram, to urosnę, jak przegram, nic nie tracę. Znaczy nie mówię teraz stricte o walce, mówię ogólnie. Czegoś pająków bałem się, ale widziałeś, to wiem, ale w końcu przełamałem tą fobię. Położyłem sobie wielką tarantulę na ręku. Teraz jedynie czego się boję, to tylko węży. Okej, okay, dobrze. To w takim razie lecimy z kolejnym pytaniem. Kogo witam, kogo goszczę? Witam. Cześć. Mam pytanie do Alana. Proszę. Słuchaj, Alan, gdzie ty trenowałeś bieganie, bo widzę, że spierdalałeś, kurwa, konkretnie. No to właśnie w Łys Gór wróciłem z biegania. Tak, był cały montaż. We're not indestructible. Było. No easy, way wild. Piękne, klasyczne. Teraz takie krótkie pytanko do Denisa. Tak? Gdzie i ile gibałeś, Martko? Jeszcze raz. Gdzie i ile gibałeś? Około roku czasu w Koronowie i w Bydgoszczy. Okej, okay, dobra, to trzymaj się, Mortko, dzięki. Pozdro, hej. Pozdro. Trzymaj się. Nie wszyscy muszą wiedzieć, o co chodzi. Gibałeś, to jest? No, byłem w areszcie śledczym. Okej, okay. No to jakby dla wszystkich w tym momencie jest to jasne. 5 lat temu. Czy to jest dla ciebie jakiś taki temat tabu? Nie chcesz o tym mówić? Nie mam problemu z tym mówić, chociaż wiadomo, o parę sprawach nie chciałbym mówić, tak samo o sprawach kibicowskich, tak samo o sprawach, które się działy za murami, ale nie ukrywam tego, siedziałem we więzieniu. Nie wstydzę się tego, bardzo mnie to dużo nauczyło w życiu, na pewno pokory. Wiele się tam nauczyłem, wielu normalnych, dobrych chłopaków poznałem. Nie siedzi tam sama patologia, tak jak to 3/4 osób myśli. Także lekcja życia i tyle. Dobrze, no to należy z takich lekcji wyciągać wnioski.
Alan, w takim razie pytanie... I się tam nie pchać. I się tam więcej nie pchać, bo to jest strata czasu. I się nie pchać, oczywiście, że tak. Życie jest zbyt krótkie na to. Dokładnie. Alan, pytanie do ciebie. Rzeczywiście ten temat został poruszony i tutaj przez osobę dzwoniącą i przez twojego przeciwnika. Wrzuciłeś ostatnio ten filmik, zresztą był też udostępniany przez profil Hajlik, jak tam ostro trenujesz. Muzyka oczywiście z Rockiego, klasyczna. To jest oprawca. Słucham? To jest oprawca, nie przeciwnika. Tak. I... pytanie, czy w jakimś stopniu też, jeśli chodzi o ten twój imidż, starasz się o ten imidż dbać, czy wiesz, starasz się, czy nie ma czegoś takiego, że czasami myślisz, a zamiast zrobić tam dodatkową rundkę, to wrzucę filmik na Instagrama. Czy czasami... Nie, ja zawsze, jeżeli ja zawsze coś nagrywam, jeżeli ja nagrywam coś, to już zawsze po treningu przeważnie. Przeważnie robię to, jak zrobię trening, wtedy ewentualnie mówię, zróbmy coś jeszcze, ewentualnie to wtedy coś, dawaj, to na przykład coś fajnie wychodzi, to dawaj, coś nagramy i tyle. Czyli to nigdy nie jest kosztem nie, treningu? Treningu nie, absolutnie. Ja zawsze robię trening i wtedy po treningu możemy coś wtedy zrobić. No właśnie, pytanie do ciebie. Czy ty trenujesz, jakby starasz się trenować tak właśnie bardzo mocno zawodowo, czy wierzysz po prostu, że twoja przewaga fizyczna da ci tutaj nie, to, co potrzebujesz, żeby wygrać? Teraz zmieniam zupełnie sposób życia, jaki miałem do tej pory. Teraz chcę postawić typowo na sport. Dwa miesiące po tej walce, po High League'u, walce z Alanem, mam bardzo, bardzo, bardzo ważną walkę w swoim, najważniejszą walkę w swoim życiu. Jak wygram, to na pewno parę leveli wyżej wskoczę. Będzie to bardzo mocny zawodnik. Będziemy się bić na zasadach K1, na małe piąskówki. Także nie mogę się doczekać i po prostu też mam zamiar swoją szkółkę otworzyć w Toruniu, robić tam treningi indywidualne, bo mam bardzo dużo chętnych. Także chcę iść w stricte sport. Będę starał się iść w stricte sport. Zobaczymy, jak życie pokaże. I co tam jeszcze zapytałeś? Głównie o to chyba, ale tak? Rzeczywiście jakby wolałbyś być poważanym sportowcem, czy jednak mieć ten taki uliczny szacunek, wiesz, czy zabijaką? Szacunek już mam, którego nikt mi nigdy w życiu nie zabierze. A to, że będę sobie trenował, tak jak trenowałem do 18 roku życia, dzień w dzień, wtedy byłem typowym stricte sportowcem. No, także chyba to wszystko. Okej. Okay. Mówiłeś wcześniej, bo tutaj jakby Denis mówił o swoich ambitnych planach założenia szkółki, że jest dużo chętnych i tak dalej. Mówiłeś wcześniej, że twój przeciwnik nie ma techniki, że on nie powinien tego robić. Jako jednak sportowiec z osiągnięciami rzeczywiście uważasz, że twój przeciwnik nie powinien uczyć sportu walki? No najpierw powinien coś osiągnąć, tak? Jeżeli kurczę chce się wziąć za trenerkę i tak dalej, to przede wszystkim podejście psychologiczne, podejście techniczne, wtedy możesz chyba i doświadczenie. A ty prowadzisz treningi personalne? Tak, prowadzę. Tak, ale sportu walk? Tak. A osiągnąłeś co więcej ode mnie? Tak, trzykrotny wicemistrzem świata jestem w K1. Federacji, dwa razy WKF i raz ISKA. K1 to spoko. Okej, a tymczasem tutaj... łączymy się z kolejnym naszym widzem. Kogo witam? Kogo goszczę? Jestem Jakub. Cześć Kuba. Z Gdańska. O, pozdrawiam Gdańsk. No, również pozdrawiam całych tutaj. I Denis, mam ciebie pytanie. Tak? Czy pamiętasz, jak wypociłeś liścia dzieciakowi w Alfie w Grudziądzu? Gdzie? W Grudziądzu. Wypociłeś liścia dzieciakowi w Alfie w Grudziądzu. Alfie? Tam to jest galeria, czy to? Nie wiem. To jest klub? Czy galeria jakaś? Galeria. A kiedy? Nie pamiętam. To było na przestrzeni jakoś roku, dwóch. O kurwa, szczerze ci powiem, że nie pamiętam kiedy byłem w galerii w Grudziądzu. Tak dużo tych liści wypłacasz, że... Nie. Ja w Grudziądzu nie wiem, czy byłem kiedykolwiek w galerii. Nie wiem, czy mnie z kimś nie pomyliłeś, ale też mogę mieć dziurę, także mogę nie pamiętać, dlatego ci nie powiem, czy to zrobiłem, czy nie. Chociaż kurwa chciałbym wiedzieć, bo to aż ciekawy jestem. Bo to warto jednak wiedzieć, czy się w Grudziądzu było, czy nie. Nie wiem, no nie potrafię sobie przypomnieć sytuacji. Nie, do takiej dziury to nie ma co. Jeszcze raz? Do takiej dziury to nie ma co. Ale co nie ma co? Do tego Grudziądza. No, nie ma co, no jest to dziura, także tam nie jest zbyt miło. Zbyt no i w tym momencie ja jestem przekonany, że kolejny telefon będzie każdy od kogoś z Grudziądza. Każdy ma jasno jakiś. Tak. Będzie telefon z Grudziądza i w końcu będzie coś anty-Denis. Czy masz jeszcze jakieś pytanie? Nie jest właśnie anty ja. No właśnie mówię, że nie. Masz jeszcze jakieś pytanie? Wszyscy są anty-Alan. No bo Alan, mogę mieć jakieś pytanie, czy jest przygotowany na mocy spierdol po prostu. No i wtedy to się okaże. Aż się opluł. Nie, to się okaże, bo właśnie się zaśmiałem z tego względu, że każdy mnie skreśla, a uwierzcie mi, że sądzę, że zaprezentuję bardzo dobrą formę. Czemu uciekałeś? To jest pizdom. Pizda to ty mówisz, miałeś kurwa na drugie. Miałeś mieć.
Kurwa, każdy ma ściebekę, chłopie, kurwa, każdy chłopak w Polsce i każda dziewczyna. Aż dziwne, Denis, że ten tekst tak cię nie uderzył, bo ty bardzo nie, się agresywnie, mocno reagujesz na to. Co ja mam mu zrobić, jak zaraz będę mnie trzymać? A mi się nie chce kontuzji zaraz zrobić, coś sobie zrobię, kontuzję przez przypadek i tyle. No dobra, no i po co miałem kurwa do niego podchodzić? Kurwa, jak okrągarze by zaraz skurczyli? No po co miałem do ciebie podchodzić? No. Ja pokażę kurwa walkę w 5 lutego. Ja tu się nie będę kurwa z tobą przypychał. No szkoda, że tylko na duże rękawice, bez kurwa, ja pierdolę. Po co ja się mam tutaj z tobą kurwa przypychać? Szarpać, powiedz mi, po co? Po co mieliśmy się tutaj szarpać? Tak sobie. Tak sobie. Dla widowiska. No. Widowisko zaprezentujemy 5 lutego. Bardzo mi się podoba, że Kuba, jakby ludzie w ogóle zapomnieli, że on tu jest, a Kuba tylko tam swoje 3 grosze, taki po prostu diabełek na ramieniu. Wbija szpileczkę. No tak, Kuba, dzięki, że jesteś, czy masz jeszcze jakieś pytanie do kogoś? Nie, no trzymajcie się tam, nie. Dobra, trzymaj się. To trzymaj się. Kurczę, strasznie dziwna sytuacja, powoli zbliżamy się do końca, a praktycznie nigdy nie było, na żadnym odcinku Rundek nie było tak, że po prostu wszystkie telefony były jakby anty jedna osoba. Zawsze było tak, w sensie w końcu dzwonili, nie, że ja, po prostu nie, że ludzie... ja teraz namawiam, na zasadzie w tym momencie dzwonimy, żeby zrobić kuku Denisowi, naprawdę, ja się tym ale jestem bardzo zdziwiony. Po prostu Heilig chyba ma samych odbiorców z mózgiem. No w sensie, bez kitu. Jakby nie będę się kłócił z tym, no bo no. Hello, moi drodzy, wszyscy, którzy ogarnęli bilety i pay-per-view, wiecie, że jesteście the best, ale jak najbardziej czekamy na te ostatnie, może 1-2 telefony i później jakby, oczywiście, bądźcie z nami do samego końca, bo na koniec face-to-face, ten face-to-face, no, wszyscy czekamy. Ja w międzyczasie oczywiście przypomnę wam, że jeżeli jeszcze nie zrobiliście tego, co powinniście zrobić, czyli zakupić pay-per-view na Gala Heilig 2 5 lutego Kraków Tauron Arena, to zróbcie to. Macie tyle możliwości, możecie wybrać swojego ulubionego zawodnika i ulubionego influencera, możecie ogarnąć z tego podstawowego linku highlife.tv. Wszystkie możliwości są dla was. Korzystajcie, nie czekajcie do ostatnich minut. Lecimy, ciśniemy. Bardzo fajny main event, walka kobiet, walka o pas niskorosłych. Prawdopodobnie najbardziej zadymiarskie zestawienie ostatnich miesięcy czy lat, więc korzystajcie, ogarniajcie, bądźcie z nami. Ja w międzyczasie jeszcze zapytam, mam nadzieję, od razu wam mówię, panowie, bo tutaj wam nie odpuszczę już, na koniec jeszcze taki mały statement, każdy z was parę słów do przeciwnika już tak, zanim spotkacie się face to face, więc pomyślcie, co powiecie rywalowi, tutaj was z tego nie zwolnimy. Ale chciałem jeszcze zapytać o to, Denis, czy na co dzień, fakt, że trzymasz się tych swoich zasad, które są bardzo takie, no, sztywne, tak? Czy on ci w jakiś sposób nie przeszkadza w życiu? Czy nie jest tak, że po prostu miałbyś łatwiej, gdybyś czasem te swoje zasady naginał? Jak się na to zapatrujesz? Nie, nigdy nie będę naginał swoich zasad. Zawsze się będę kierował tymi samymi wartościami. Nie przeszkadza mi to, nie wkurwia mnie to jak kiedyś. Nie mam sobie nic do zarzucenia, nigdy nie będę miał. Wyjebane. No okej, okay. Bardzo ładna puenta, a tymczasem mamy kolejnego gościa, kolejnego widza. Kogo witam, kurwa, kogo goszczę? Siema, tu Szymon. Siemano. Bliskim znajomym znany jako El Michalako. Ja mam pytanie do Alana. Tak. El Michalako, dawaj. Alan, czy odbędzie się w tym roku twoja walka z Amedeuszem Ferrarim? Tego nie wiem, obiecał mi, że stoczy dwie walki z kimś, nawet nie wiem z kim, chyba pierwszy ma, nie wiem, pierwszy ma chyba w marcu. Obiecał mi toczy dwie walki i potem trzecią robi ze mną. Jeżeli dotrzyma słowa, to będzie zajebiście. Dobra, dzięki. A teraz pytanie do Denisa Załęckiego. Ja mam pytanie, czy Denis był na jakichś ustawkach z kibicami Zawiszy Bydgoszcz? Nie chcę się, kolego, wypowiadać na tematy kibicowskie tutaj w portalach społecznościowych. Nie chcę za dużo powiedzieć, ale bardzo chętnie bym coś powiedział, ale kurczę, muszę się ugryźć niestety w język. No tak, czasami... Musisz mi wybaczyć. Tak, dziękujemy serdecznie. A mogę pozdrowić jeszcze kogoś? Możesz pozdrowić, tak, jak najbardziej. No to pozdrawiam mamę, tatę, rodziców i brata, ziomków z boiska i kolegów z klubu rozrywki. Pozdro, panowie. No, pozdro. To trzymaj się, hej. No tak, czasami brak odpowiedzi też jest odpowiedzią. Wiadomo, że Toruń się z Bydgoszczą jakoś specjalnie nie lubi, ale nie o to chcę pytać. Chciałem zapytać ciebie, Alan, w momencie, bo sam powiedziałeś, że masz teraz bardzo ambitne plany, że to jest dla ciebie bardzo taki ważny rok. Kariera sportowa, freakfightowa, jakkolwiek, kiedyś się skończy. Co chcesz robić, kim chcesz być,
kiedy to wszystko się skończy? Na pewno bym chciał zostać trenerem, na pewno chciałbym zostać trenerem, kontynuować to w sporcie. Coś tam dalej sobie działam, ale nie chcę, mówię, na razie na ten temat bardziej rozwijać. Jeżeli coś mi wyjdzie od marca, bo coś szykuję od marca, to wtedy będę, wtedy to oficjalnie ogłoszę, tak? Czyli jednak nie hodowla jedwabników. Nie. Od marca, jeżeli w końcówka marca, jeżeli coś mi fajnego wyjdzie, to wtedy to ogłoszę. A jak długo chciałbyś się bić? W sensie, w jakim wieku chciałbyś zakończyć? Aż mi zdrowie pozwoli. Okej. No to myślę, że tutaj przeciwnik będzie chciał ci trochę tego zdrowia odebrać. Nawet w tym momencie widzimy, jak sobie tutaj nie przygotowuję. Tak, odbieram sobie. Denis, to samo pytanie do ciebie. Jak długo chciałbyś się zajmować walkami i co potem? Jesteś młody, masz bardzo dużo czasu. Chciałbym walczyć tak, jak właśnie mówi Alan, że też dopóki mi zdrowie pozwoli, dopóki mi wszystkie kości nie pobękają tak, że już nie będę mógł pięści dociskać. Jakie mam plany swoje przyszłościowe? Rozwijam swoją federację The War, walki na gołe pięści. To są walki 1 na 1, to są też walki 5 na 5 w klatce, wszystkie na gołe pięści. Bez limitu czasowego, od razu mogę wypromować swoją federację. Najlepsza okazja. Planuję to rozwinąć, zrobić czwartą edycję w kwietniu, może pod koniec marca, zobaczymy. Też chcę swoją szkółkę zrobić, sportu walk. Co dalej? To mam jakieś tam swoje biznesy. Tutaj akurat o tak prywatnościach tak nie będę za bardzo gadał, tylko tak bardziej o tym, co mogę. Wszystko, co rodzinę mam, wszystko mam, także... Nic więcej szczegółowo. Także jesteś super. Ustawiony. Jestem dobrze. Ustawiony. Kochani, w takim razie czekamy na ostatni telefon. Za chwilę ostatnie, że tak powiem, tutaj statementy naszych zawodników, później face to face. Czekamy na ostatni telefon. Niech to będzie dobry telefon, niech to będzie mocny telefon, niech to będzie ten telefon, na który czekamy przez cały wieczór. Cały wieczór, który był bardzo, bardzo, bardzo emocjonujący i ofiary, że tak powiem, nie w ludziach, ale w sprzęcie się zadziały. Panowie ochroniarze tutaj naprawdę w pełnym rynsztunku czekają na to, co się za chwilę wydarzy. Nie żeby im to trochę nie sprawiało radości, bo też sobie lubią, jak się coś dzieje. I wiemy, że wy też lubicie, jak się dzieją dymy, a największe dymy oczywiście w klatce High League już 5 lutego, Tauron Arena Kraków, więc ogarniajcie pay-per-view i nie czekajcie. Przypomnę, że zakłady na High League wyłącznie u naszego sponsora Fortuna. Galę możecie obstawiać na stronie www.efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z oferty naszego sponsora Fortuny. Pierwszy zakład bez ryzyka do 600 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod High League. Możecie sprawdzić kursy na wszystkie pojedynki, a Fortuna to jedyny bukmacher na rynku, który ma ofertę na galę High League. Czekamy więc na ostatni telefon. I chciałem cię jeszcze podpytać, Denis, bo mówiłeś o swojej federacji, mówiłeś ogólnie o tym, że lubisz się bić. To jest też coś, co przychodzi ci bardzo naturalnie. Czy jakby ta chęć do walki, to jest coś, co jakby wyniosłeś z tych najmłodszych lat? Tak, to wyniosłem to z podwórka, wyniosłem to właśnie, zacząłem trenować od 5 roku życia. Zawsze mnie ta zarączka zaprowadzała na treningi, zawsze się lubiłem bić, zawsze gdzieś tam się biłem. Też mam właśnie ku temu duże problemy z prawem, też teraz bardziej się hamuję, staram się. Hamuję się? Staram się. No. No i tak to wygląda. Okej. Okay. I to kochani, właśnie w tym momencie mamy ostatni telefon, więc po raz ostatni dzisiaj, kogo witam, kogo goszczę? Witamy, tutaj Bydgoszcz się kłania. O mój Boże. Na sam koniec. Tak, na sam koniec. Denis taki niby prawinny jak z ciebie, a tu chodzą pogłoski, że ty taki prawinny to ty nie jesteś. Tak? A przedstawisz się kolego, jak jesteś z Bydgoszczy? Tak, jest. Dawaj. Co mam ci dać? No, przedstaw się. Ostruda, tu mnie znajdziesz. Słuchaj, jak chcesz mi zadać pytanie o prawidłowość, no słuchaj mi, nie przerywaj mi teraz. Jak chcesz mi zadać pytanie, słuchaj kurwa, zadajesz mi pytanie o prawidłowość, o charakterność, o jakieś zasady, to się pierw przedstaw. Nie przedstawiasz się, to z tobą nie rozmawiam i ci nie odpowiadam na pytania. Masz je, ja to się przedstaw. Imię, nazwisko, ksywka, skąd jesteś? Proste chyba, tak? Czy nie? No jasne. No to słucham. No to Czarek Ruciński. Czarek Ruciński z Bydgoszczy, tak? Tak. No? Coś wątpię, że to jest Czarek Ruciński z Bydgoszczy. A masz kolego mój numer? Masz mojego Instagrama? Napisz, spotkam się bardzo chętnie i porozmawiamy. Okej, okay, nie ma sprawy. Okej, okay, odezwij się, pozdro. Pozdro. Dobrze, Czarku, czy masz jeszcze jakieś pytanie? Kurwa, co za świr.
Nie świr, tylko kurwa prawdę mówię. Jaką prawdę? No, że jakie pogłoski chodzą. A to, że pogłoski chodzą. Skoro wierzysz w pogłoski, nie w czystą prawdę, no to już jest twój problem, nie mój. Ja nie mam z tobą nic do zarzucenia i tyle w temacie. No Czarku, bo nie zadałeś pytania, więc zadaj pytanie. No zadałem pytanie. Czemu taki jest za kamerami, a tak naprawdę to jest, nie jest taki, jaki, za jakiego się podaje? No ziomek, no to jak mnie znasz, jak mam ci to powiedzieć? Najlepiej wprost. Tutaj jestem akurat bardzo pozytywną i grzeczną osobą. Telewizor nie potwierdzi. Nie chciałbyś mnie poznać na żywo i na pewno gwarantuję ci, że nie miałbyś odwagi powiedzieć mi tego prosto w twarz. To ci gwarantuję. Zdziwiłbyś się, ale ja tylko ci mówię, jakie pogłoski chodzą. Dobrze, okej, w porządku. Bardzo chciałbym się zdziwić, bardzo o tym marzę. Czekam już od 5 lat na to. Okay. I nadal się nie mogę doczekać. Jeśli masz charakter, napisz do mnie. Twoje imię, nazwisko już znamy. Jeśli masz się, ja spotkamy się. Nawet możemy to publicznie opublikować. I udowodnij to, że masz kurwa jaja i się ze mną spotkaj. I powiedz mi to prosto w twarz. Czekam na telefon, no. Dobra, na Instagramie się odezwę. Na Instagramie się odezwij, no. Masz jeszcze jakieś pytanie? Tak, do Alana. Proszę bardzo. Dawaj. Alan, jak tam przygotowania, widzę, idą pełną parą. Tak, powiem ci, że bardzo mocno się przykładam. Ale powiem ci, w tej walce nie jestem za tobą. To dobrze. Przepraszam, ale to jest chyba największy twist. Jakby ja mam wrażenie, że kolega Czarek, w sensie Denis dokonał pierwszego, na koledze Czarku, pierwszej masakracji i to jest pierwsze telefoniczne obsranie zbroi w historii. Nie obsranie zbroi. Ty Pawłowski, kurwa, ty się obstrajesz na Fame MMA i co ty pierdolisz tutaj? Gąkasio, kto się kurwa obsrał? No na pewno nie ja, na pewno nie ja. Dawno nie prawda. Co ty pierdolisz? Jezus, ja z Denisem sobie wyjaśnijmy wszystko prywatnie. No dobrze. A ty się o to nie bój. Ale ja się nie przejmuję. Ja też się nie przejmuję. To ja wiem, co zrobimy. To ja wiem, co zrobimy, panie kolego, bo ja nie lubię konfliktu. Ja przyjadę razem z Denisem i razem sobie we trzech porozmawiamy, kulturalnie. Co ty na to? Dobrze, nie ma sprawy. No i spoko. Czy masz jeszcze jakieś pytanie, mordeczko? Kulturalnie, bez nerwów. Nie, no to wszystko. Dobrze. Niepotrzebna spinka. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam. Fajnie, że byłeś. Pozdrawiamy Bydgoszcz, Ostrudę, całą ekipę. Dobrze. No, to było najbardziej zaskakujące zakończenie rundek. Chciałbym, żeby mi to powiedział po prostu w twarz bez kitu. No. Może napisze do mnie z jakiegoś fake konta z Bydgoszczy. Czy mi się najbardziej podobało co innego, widzisz, bo Denis, bo ty to jesteś, wiesz, ty to jesteś złodupiec, to jesteś bad boy, a ja to wiadomo jestem misiu kolorowy i jak zobacz jaka zmiana tonu. Pawłowski, spokojnie. Pawłowski też w ryj dać może dać, tylko tego nie robi, bo po co? Po co? Można kulturalnie, można, tak. Można. Więc ja nazywam się Arkadiusz Pan Pawłowski, jestem misiem kolorowym i dziękuję wam bardzo serdecznie, ale panowie, za chwileczkę spotkamy się tutaj face to face. Zanim to nastąpi, oczywiście kupujcie pay per view. A żebyście kupowali pay per view, myślę, że przekonają was oni w tym momencie swoim takim końcowym statementem. Oczywiście zobaczymy się jeszcze za chwileczkę w szerszym składzie w ramach konferencji. Będzie ważenie, będzie trening medialny, będzie gala, a w piątek oczywiście kolejne rundki. Nie wiem, czy na tym etapie mogę wam powiedzieć, z kim one będą. Czy wam zostawić tę niespodziankę na ogłoszenie na social mediach? Zastanowię się, ale naprawdę bardzo potężne zestawienie, ponieważ ten piątek, co tu gadać, main event. Owca kontra Pasza. Rundki. Myślę, że naprawdę chcecie to zobaczyć. Nie wiem, czy będą takie emocje, ale myślę, że na pewno będzie się działo, więc bądźcie z nami w piątek. A już w tym momencie ostatnie słowa Alana do Denisa dzisiaj, a za chwileczkę face to face. Co, moi drodzy, kupujcie dostęp do gali z mojego linku. Ten kask oczywiście przekazuję na licytację z Wośpa, tak więc co, no niedługo ogłoszę, czyli jutro pewnie wrzucę to na licytację. I co? I do zobaczenia 5 lutego. Na czacie ludzie piszą, żebyś założył ten kask na face to face. Zrobisz nie, to? Nie, wtedy nie. Będzie więcej warty dla Wośpu. Nie, bo wiesz, spotyk gwiazdy, nie? No. Czekaj, jak Jacek Balcerzak, ty. No. Mam tu skierowanku na badanku. Polskie kabarety, tak jest. No i Denisie, twoje ostatnie słowa do Alana. Smaruj do cebulą. Tyle.
Jeszcze raz? Smaruj dupę cebulą. No. Smaruj dupę cebulą. Dobrze, zobaczymy kto co... Nie wiem, co to znaczy, ale spoko. Zobaczymy kto co będzie kiedy smarował, ale zanim to nastąpi, kochani, najpierw panowie ochroniarze, bardzo proszę, bo tutaj jest podwyższone ryzyko i panowie do face to face'a. My się widzimy w piątek i na kolejnych materiałach. Alan Kwieciński, Denis Załęcki, Arkadiusz Pan Pawłowski. I dużo emocji, bardzo dużo emocji. Weź tą banię, weź tą banię. O! Kurwa! Kurwa! Jaki kurwa kurwa! Stoj, stoj, stoj. No chodź tu kurwa! No chodź tu kurwa! No chodź kurwa! No co? Co kurwa? Co to jest?